Wydawnictwo mag oraz audioteka przedstawiają Dan Simons, Ilion. Przełożył Grzegorz Komerski. Czyta Maciej Kowalik. Dedykuję tę książkę Łobysz College studentom, wykładowcom i dziedzictwu. Tymczasem myśli zmęczone rozkoszą, w świat szczęśliwości większej się przenoszą. Umysł, ocean, gdzie każdy gatunek Znajdzie swój własny, wierny wizerunek, Wznosi się przecież nad rzeczy gotowe I tworzy światy inne, morza nowe, Choć stawia ponad wszystko, co stworzone, W zielonym cieniu dumanie zielone. Andrew Marvel, Ogród, przełożył Stanisław Barańczak. Można zdobyczy mieć wiele. Stada baranów i wołów, cenne trójnogi i konie o grzywach złotopłomiennych. Lecz nie zdobędziesz już nigdy człowieczej duszy. Nie złowisz ani jej w locie nie wstrzymasz, gdy z na zawsze uleci. Achilles w księdze dziewiątej iliady, wersy 406-409, przełożyła Kazimiera Jerzewska. Serce bijące gorzko, czekające. Kaliban w wierszu Roberta Browninga. Kaliban o Setebosie, przełożył Tomasz Kubikowski. Rozdział pierwszy. Równina Ilionu. Gniew. Opiewaj o Muzo, gniew Achillesa, gniew syna Peleusa, zbrodniczego mężobójcy, któremu śmierć jest przeznaczeniem. Zanoś pieśń o gniewie, który kosztował achajów tak wielu dobrych ludzi, który tak liczne pełne życia i serdeczne dusze posłał po zawrota posępnego domu śmierci. Zaśpiewaj też o muzo, o gniewie bogów, kapryśnie władających z Nowego olimpu. Opowiedz nam, śpiewaczko, o gniewie post ludzi, choć ci dawno już zniknęli, oraz o gniewie nielicznych ocalałych ludzi prawdziwych, tych bezużytecznych, których zaprząta tylko własny los. Wspomnij też o Muzo w swej pieśni gniew istot świadomych i czujących, lecz nie do końca ludzkich, które śnią pod lodami Europy, umierają w siarkowych popiołach Io i przychodzą na świat w skutych siarczystym mrozem dolinach Ganimedesa. Nie zapomnij również o Muzo, o mnie samym, o nieszczęsnym ponownie wbrew woli narodzonym hakenberym, o biednym martwym doktorze Tomasie hakenberym, przez przyjaciół nazywanym hakenbuszem. Tych przyjaciół, którzy dawno temu obrócili się w pył w zapomnianym przed wiekami świecie. Głoś pieśń o moim gniewie. Tak, również o moim gniewie o muzo, choć jakże drobnym i nieznaczącym w porównaniu z wściekłością nieśmiertelnych Olimpijczyków lub furią Achillesa, zabójcy bogów. Chociaż jednak nie, o muzo, o mnie nie śpiewaj wcale. Znam cię dobrze. Byłem twym sługą i niewolnikiem o Muzo, ty dziwko niezrównana. I nie ufam ci o muzo. Nie dowierzam ci ani trochę. Skoro przypadła mi, niechętnie przyznam pełniona, rola churu tej opowieści, mogę ją rozpocząć w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Rozpocznę ją więc właśnie od tej chwili. Nastaje dzień podobny wszystkim innym z ponad dziewięciu lat, jakie minęły od moich ponownych narodzin. Budzę się w koszarach scholi. Jak okiem sięgnąć, pod błękitnym niebem ciągną się połacie czerwonego piasku. Otaczają mnie wielkie, kamienne głowy. Ze snu wyrywa mnie wezwanie muzy. Zabójcze cerberydy obwąchują mnie i przepuszczają. Szybką kryształową windą wjeżdżam na trawiasty wierzchołek Olimpu. Siedemnaście mil w górę po wschodnim zboczu. Tam, gdy już zaanonsowano me przybycie do pustej willi muzy, odbieram polecenie od schodzącego ze służby scholiasty, zakładam morfującą bransoletę i bojowy pancerz, wsuwam zapas paralizator, po czym teleportuję się kwantowo, tekuję na zalaną wieczornym światłem równinę i glionu. Jeżeli kiedykolwiek próbowaliście sobie wyobrazić oblężenie tego miasta, czym ja zajmowałem się zawodowo przez ponad dwadzieścia lat... Pogódźcie się teraz z faktem, iż wasza wyobraźnia z pewnością zadaniu nie sprostała. Przekonałem się o tym na sobie. Rzeczywistość jest dalece bardziej cudowna i straszliwa niż obrazy odmalowane w wierszach ślepego poety. Przede wszystkim miasto. Ilion. Troja. Jedno z najwspanialszych, ufortyfikowanych polei starożytności. Wyrasta z równiny nieco ponad dwie mile od plaży, na której teraz stoję. Lecz mimo odległości wciąż jest wyraźnie widoczne i piękne. Wydaje się, że ze swojego wzniesienia woda całą okolicą. Wysokie mury migocą płomieniami tysięcy ognisk i pochodni. Wieże nie są wcale tak niebotyczne, jak starał się nas przekonać Marlow, lecz mimo to oszałamiające. Strzeliste, okrągłe, obce i olśniewające. Następnie mamy achajów, danajów i rzesze pozostałych najeźdźców. Ściśle rzecz ujmując, nie są jeszcze Grekami, gdyż od powstania tego narodu dzielą nas z górą dwa tysiące lat. Ja jednak pozwolę sobie ich w ten sposób określać. Greckie obozy ciągną się wzdłuż tutajszego wybrzeża długimi milami. Prowadząc zajęcia z Iliady, wykładałem studentom, że wojna trojańska, wbrew całej swej homeryckiej glorii, w rzeczywistości była prawdopodobnie konfliktem pomniejszym. Ot, marne kilka tysięcy wojowników z Grecji wystąpiło przeciwko porównywalnej liczbie Trojan. Nawet najbardziej uczeni członkowie Scholi, grupy uczonych badających Iliadę od niemal dwóch mileniów, szacowali na podstawie eposu, że czarnymi okrętami, które dziewięć lat temu spoczęły na pobliskiej plaży, nie mogło przybyć więcej niż pięćdziesiąt tysięcy wojowników z Achai i pozostałych greckich krajów. Jakże się mylili... Obecnie ocenia się, że Ilion najechało ponad 250 tysięcy Greków, a Trojan wraz z wojskami sojuszniczymi zebrała się mniej więcej połowa tej liczby. Wygląda na to, że aby wziąć udział w tej bitwie ochoczo stawili się wielcy wojownicy i bohaterowie z każdej, nawet najmniejszej greckiej wyspy. Wszak wojna oznacza łupy i przywiedli ze sobą żołnierzy, sprzymierzeńców, służących, niewolników i konkubiny. Widok jest powalający. Mila za milą jasno oświetlonych namiotów, obozowych ogni, zasieków z naostrzonych pali, milerowów obronnych wykopanych w twardej glebie powyżej plaży, nie w celu zapewnienia sobie ochrony i kryjówki, lecz by zniechęcić trojańską kawalerię do szarż. A całe to mrowie namiotów i ludzi, wypolerowane groty i gładkie tarcze, wszystko rozbłyskuje w blasku płomieni tysięcy ognisk dających wojownikom ciepło i strawę. Migocą też stosy pogrzebowe bo tutaj zwłoki się pali. Zaraza nęka szeregi Greków już od kilku tygodni. Najpierw zaczęły zdychać osły i psy, potem padli pierwsi pojedynczy żołnierze i niewolnicy. Aż wreszcie, nagle, dziesięć dni temu rozpętała się prawdziwa epidemia, powalając więcej achajskich i danajskich cherosów, niż zdołali to uczynić Trojanie w ciągu długich miesięcy oblężenia. Osobiście podejrzewam tyfus. Grecy są jednak święcie przekonani, że źródłem choroby jest gniew Apolla. Widywałem go z oddali, zarówno na Olimpie, jak i tutaj, i rzeczywiście typ jest dość paskudny. Apollo to patron łuczników, pan srebrnego łuku, bóstwo niosące śmierć z oddali, chociaż nosi tytuł Boga Zdrowia, włada również chorobami. Co więcej, jest w tym starciu najważniejszym spośród olimpijczyków sojusznikiem Trojan i gdyby mógł spełnić swoją wolę, Achajowie wymarliby do ostatniego. Bez względu na to, czy tyfus narodził się w zbrukanych gnijącymi trupami rzekach i studniach, czy przyniosły go srebrne strzały Apolla, są Grecy zupełnie słusznie przeświadczeni, że Bóg życzy im klęski. W tej chwili achajscy królowie, a we własnym kraju i własnych oczach królem jest każdy z tych greckich wodzów, zbierają się w cieniu namiotu Agamemnona, by naradzić się co do sposobu odparcia zarazy. Zmierzam w ich stronę powoli, a nawet Nieco niechętnie, mimo że po ponad dziewięciu latach dłużącego się oczekiwania i obserwacji oblężenia, dzisiejszy wieczór powinien się okazać najbardziej emocjonującym ze wszystkich dotychczasowych. Dzisiaj bowiem homerycka Iliada zaczyna się naprawdę. Oczywiście oglądałem już część opisanych w eposie wydarzeń, te, które poeta przeniósł w momenty bardziej sprzyjające artystycznej wizji. Widziałem na przykład tak zwany Katalog okrętów, kiedy to spisano i wymieniono greckie siły. Homer umieścił tę chwilę w drugiej księdze Iliady, lecz ja byłem jej świadkiem już ponad dziewięć lat temu podczas koncentracji sił przed wyprawą. Doszło do tego w Aulidzie, cieśniny dzielącej EUB i kontynentalną część Grecji. Przypatrywałem się też Epipolesis, dokonanemu przez Agamemnona przeglądowi wojsk, który w dziele Homera pojawia się w Księdze Czwartej, lecz w rzeczywistości odbył się niebawem po wylądowaniu armii pod Ilionem. Jakiś czas po owym wydarzeniu nastąpiło to, co, nauczając, określałem mianem Teichoskopii, czyli Widoku z Muru, kiedy Helena pokazywała Priamowi i pozostałym przywódcom Trojan-Achajskich bohaterów i wymieniała ich imiona. Teichoskopia znalazła się w Księdze Trzeciej Iliady, lecz, podobnie jak Epipolesis, Faktycznie wydarzyła się niedługo po przybyciu greckich statków. O ile pojęcia rzeczywistości i faktów mają tu w ogóle jakieś zastosowanie, tym się nie kłopoczmy. Dzisiaj bowiem zwołano zgromadzenie przed namiotem Agamemnona i dzisiaj dojdzie do sporu pomiędzy królem i Achillesem. Od tego właśnie zaczyna się akcja iliady, i wiem, że powinienem na tym niezwykłym wieczorze skoncentrować całą energię i przywołać na pomoc cały zasób swej naukowej wiedzy. Jednakże, prawdę powiedziawszy, mam to wszystko w dupie. Niech się pysznią, niech się chełpią, niechże Achilles dobędzie miecza. No dobrze, przyznaję, że tę akurat scenę chętnie bym zobaczył. Ciekawe, czy żeby go powstrzymać, a ten naprawdę stawi się tu osobiście, czy też jej interwencja była po prostu homerycką metaforą zdrowego rozsądku, który ostatecznie postanowił się odezwać w sercu Achillesa. Całe życie czekałem, by znaleźć na to pytanie odpowiedź, a teraz, gdy od jej uzyskania dzielą mnie ledwie minuty, z jakiegoś niezrozumiałego powodu no, mam to w dupie dziewięć lat uciążliwego, mozolnego odzyskiwania wspomnień sprzed bolesnego zmartwychwstania dziewięć lat bezustannej wojny i pozowania na Herosa, nie mówiąc nawet o dziewięciu latach życia w niewoli u bogów i muzy tak, te dziewięć lat. Wywarło na mnie silne piętno. Jeśli o mnie chodzi, równie dobrze mógłby się na niebie pojawić nagle B-52 i zrzucić na zwaśnionych Greków i Trojan bombę atomową, pieprzyć tych wszystkich bohaterów i ich drewniane rydwany. Mimo szczerej niechęci zmierzam ciężkim krokiem ku namiotowi Agamemnona. W końcu to przecież moja praca, moje zadanie. Gdybym tego spotkania nie prześledził i nie złożył raportu muzie, straciłbym posadę. Bogowie przemieliliby mnie z powrotem w strzępki nitek DNA, z których mnie wskrzesili i to, jak się czasem ładnie powiada, byłoby tyle. Rozdział drugi Wzgórza Ardis, dwór Ardis Damon zmaterializował się w pobliżu domu Eidy. Kilka razy zamrugał z głupkowatym wyrazem twarzy rażony promieniami czerwonego słońca. Na niebie nie było ani jednej chmury. Blask zachodu płonął pomiędzy wysokimi drzewami na grani, rozświetlając obawirujące zwolne na kobaltowym niebie pierścienie B i R. Damon poczuł się nieco zdezorientowany. Tutaj zapadało wieczór, a drobną sekundę wcześniej, gdy faksował się z przyjęcia w ułambacie, Tobi obchodził akurat swoją drugą dwudziestkę. Było jeszcze rano. Odkąd złożył Ejdzie ostatnią wizytę, minęło już wiele lat. A wyjąwszy domy tych znajomych i przyjaciół, których odwiedzał najczęściej, Sedmana w Paryżu, ono w Belimbadzie, Risir na klifach, Homul, kilku innych osób, nigdy nie miał pojęcia na jakim kontynencie tudzież, o której godzinie wyląduje. W gruncie rzeczy to nie miało szczególnego znaczenia. Chłopak i tak nie znał nazw ani rozkładu kontynentów, a jeszcze mniejsze pojęcie miało geografii i sprawach takich jak koncepcja stref czasowych. Dezorientacja była jednak rzeczywista. Uciekł mu cały dzień. A może właśnie jeden dzień zyskał? W każdym razie powietrze pachniało tutaj inaczej. Było bardziej duszne, wilgotne, dzikie. Damon rozejrzał się. Stał pośrodku standardowej platformy faksowej. Konstrukcja była typowa. Z betonowego okręgu sterczały fikuśne, żelazne słupki podtrzymujące jak w ogrodowej altance kopułę z żółtego kryształu. Samym centrum kręgu tkwił słup oznaczony tradycyjnym, lecz niezrozumiałym dla niego symbolem. Poza platformą w całej dolinie nie było widać żadnej innej budowli. Tylko trawa, drzewa, szemrzące w oddali strumieni krzyżujące się na niebie pierścienie, obracające się powoli niczym obręcze gigantycznego żyroskopu. Wieczór był ciepły i bardziej wilgotny niż w łanbacie. Platformę zbudowano w niecce łąki otoczonej niskimi wzniesieniami. Dwadzieścia stóp dalej czekał mocno już sfatygowany, dwuosobowy, jednokołowy kabriolet. Tuż nad kozłem unosił się równie wiekowy serwitor, a pomiędzy drewnianymi dyszlami stał samotny wojniks. Damon odwiedził ostatni raz Ardis już ponad dziesięć lat temu, lecz w jednej chwili przypomniał sobie wręcz barbarzyńskie niewygody tutejszego życia. Przecież to absurd? Co trzeba mieć w głowie, żeby nie zbudować domu tuż przy faksowęźle? Damon Ur! Upewnił się serwitor, mimo że przecież musiał znać tożsamość gościa. Damon burknął coś w odpowiedzi i wyciągnął rękę, w której trzymał swój podniszczony neseser. Maleńki serwitor podleciał bliżej. Przejął bagaż wyściełanymi miękkim materiałem chwytakami i zapakował go do krytego płótnem bagażnika. Chłopak zajął miejsce w kabriolecie. — Czekamy jeszcze na kogoś. — Przybył pan jako ostatni z gości. — Odparł serwitor. Znikłym brzęczeniem wleciał z powrotem na kozioł i rozkazująco cmoknął. Wojnik spoderwał dyszle i ruszył biegiem w kierunku zachodzącego słońca. Jego rodzawiające kończyny i koło kabrioletu prawie nie wzbijały kurzu ze żwirowej drogi. Damon rozsiadł się wygodnie na obitym zieloną skórą siedzeniu, wsparł dłonie na główce laski i zaczął się rozkoszować przejażdżką. Nie przybył do Ejdy po prostu w odwiedziny. Pojawił się tutaj, by ją uwieść. Tym właśnie zajmował się najczęściej. Uwodził młode kobiety. Aha! Kolekcjonował jeszcze motyle. Fakt, że Ejda miała około 25 lat, a on dobijał powoli swojej drugiej dwudziestki, zupełnie mu nie przeszkadzał. Podobnie jak ten drugi fakt. Ejda była jego kuzynką. Zakazujące kazirodczych związków tabu wygasło już dawno temu. Zresztą Dayman nigdy nawet nie słyszał o dryfie genetycznym, a gdyby słyszał Pozostawiłby naprawienie ewentualnych szkód konserwatorni Konserwatornia potrafiła wyleczyć wszystko Dekadę temu chłopak odwiedził dwór Ardis w ramach rodzinnej wizyty Oraz po to, by uwieść kuzynkę w Wirdzinię Oczywiście wyłącznie dla zabicia nudy, gdyż Virginia miała mniej więcej tyle uroku, co przeciętny Wojniks Wtedy jednak po raz pierwszy w życiu zobaczył Eidę nago Przemierzał właśnie niekończące się korytarze dworu w poszukiwaniu oranżerii, gdzie miano podać śniadanie. W pewnej chwili znalazł się przy wejściu do pokoju dziewczyny. Drzwi były uchylone, a za nimi widać było wysokie, lekko wypaczone lustro. Szklana tafla ukazywała odbicie Edy, obmywającej się ze znudzoną miną gąbką w miednicy. O kuzynce Dejmena dało się powiedzieć wiele, lecz nie to, by przesadnie dbała o higienę. Potwierdził to odkrycie później. Niemniej ten obraz, uroda młodej kobiety, wykluwającej się właśnie z poczwarki wieku dziewczęcego, pochłonął go bez reszty. Jego, mężczyznę niewiele wówczas starszego niż Ejda była obecnie. Zresztą, nawet wówczas, gdy jej biodra i uda wciąż zdradzały dziecięce krągłości, a piersi były zaledwie gotowymi do rozkwitnięcia pączkami, Ejda stanowiła widok, dla którego warto było przystanąć. Była blada. Jej skóra nie traciła jasnego, pergaminowego odcienia bez względu na to, jak długo dziewczyna przebywała na słońcu. A szare oczy, malinowe usta i kruczo-czarne włosy składały się na całość żywcem wyjętą z marzeń morosłego miłośnika erotyki. W myśl zaleceniu wczesnej mody kobiety powinny golić pachy. Lecz ani młoda Ejda, ani Deimena miał na to niekłamaną nadzieję, jej bardziej dorosłe wcielenie nie przykładały do tego nakazu wagi większej niż do pozostałych kulturowych nakazów. W tym wspomnieniu wizerunku z lustra, które niczym motyl zostało starannie przebite szpilką, zamknięte za szkłem i zawieszone w galerii pamięci Dejmena, zastygło wciąż dziewczęce, lecz już zmysłowe ciało, ciężkie i jasne piersi, śmietankowa cera, Uważne spojrzenie oraz ogólne wrażenie bladości podkreślonej czterema plamkami czarnych włosów. Wijący się znak zapytania na głowie. Zwykle nosiła niestarannie upiętą fryzurę, chyba że właśnie się bawiła, co zajmowało jej większość czasu. Przecinki pod pachami i dwa idealnie ukształtowane wykrzykniki, wciąż nieprzemienione przez czas i dojrzewanie w trójkąt, prowadzące prosto w cień między udami. Na usta siedzącego w kabriolecie Dejmena wypłynął uśmiech. Nie miał pojęcia, z jakiego powodu Ejda zaprosiła go po tylu latach na swoje urodziny lub urodziny osoby, której dwudziestkę mieli obchodzić, był jednak pewien, że zanim powróci do swojej zwykłej rzeczywistości bankietów, długich wizyt u przyjaciół i przelotnych romansów ze światowymi kobietami, uwiedzie i tę dziewczynę. Wojnik ściągnął pojazd bez wysiłku. Mimo, że truchtał żwawo, nie było słychać niczego poza chrzęstem żwiru pod jego odnóżami i nikłym szmerem starzejących się żyroskopów kabrioletu. W dolinie kładły się już pierwsze cienie, lecz wąska, wiodąca na przełęcz droga wciąż była oświetlona ostatnimi przebłyskami dnia. Na grzbiecie mignęło im słońce, a zaraz potem zjechali w szerszą dolinę, gdzie po obu stronach ciągnęły się łany jakiegoś niezidentyfikowanego, niskiego zboża. Nad polami szybowały rolnicze serwitory Skojarzyły się Dejmenowi z lewitującymi piłkami do krykieta Dotychczas prowadząca na zachód droga odbiła na południe Z perspektywy chłopaka w lewo Krytym drewnianym mostem przecięli rzekę Po czym wspięli się na bardziej strome wzgórze i wjechali do starego lasu Mgliście przypominał sobie, że dziesięć lat temu Tego samego dnia, gdy ujrzał w lustrze nagą Ejdę Łowił tutaj motyle Złapał wtedy rzadką odmianę rusałki żałobnika i rozkosz tej chwili zlała się w jego pamięci z emocjami, jakich doświadczył patrząc na blade ciało i czarne włosy dziewczyny. Przypomniał sobie spojrzenie, jakim obrzuciła go oglądana w zwierciadle Ejda, kiedy na moment przerwała mycie, żadnego zainteresowania. Nie była zła ani zadowolona, nieskromna, lecz nienachalna, w zasadzie beznamiętna. Posłała 27-letniemu Damonowi, który zamarł z pożądania na korytarzu, takie samo spojrzenie, jakim on obdarzał chwytane przez siebie motyle. Kabriolet zbliżał się do dworu Ardis. Pod wiekowymi dębami, wiązami i jesionami panował mrok, lecz wzdłuż drogi rozstawiono żółte latarnie. Głębiej w pierwotnym lesie majaczyły podobne różnokolorowe szlaki, wyznaczające zapewne trasy do innych miejsc. Wojnik wyprowadził ich wreszcie z pomiędzy drzew i. Oczom Daymana ukazał się wieczorny pejzaż. Jaśniejący na szczycie wzniesienia dwór Ardis, wysypane białym żwirem ścieżki i drogi łączące dom Eidy z innymi ośrodkami. Szeroka zielona murawa ciągnąca się spod samej rezydencji przez ponad ćwierć mili aż do granicy kolejnego lasu. Jeszcze dalej pobłyskująca rzeka. W wodzie odbijały się promyki umierającego na niebie słońca. Za przełęczą na południowym zachodzie widać było odległe... Równie gęsto zalesione wzgórza, czarne, teraz stęsknione za światłem, a za nimi jeszcze następne wzniesienia stapiające się z mrocznymi chmurami na horyzoncie. Damon zadygotał na całym ciele. Na śmierć zapomniał, że dom Edy znajduje się w pobliżu zamieszkanych przez dinozaury lasów. Przypomniał sobie strach, jaki ogarnął go przy poprzedniej wizycie, Mimo że Virginia i Vanessa oraz wszyscy pozostali zapewniali, że tereny łowieckie naprawdę groźnych gadów znajdują się ponad 500 mil dalej. Wszyscy z wyjątkiem piętnastoletniej Edy, która obdarzyła go wyrachowanym, lekko rozbawionym spojrzeniem, które, jak się niebawem przekonał, było jej sztandarowym wyrazem twarzy. Potem by w ogóle zechciał się przespacerować po lesie, musieli go kusić, sugerując spotkania z motylami. Teraz, co nagle stało się jasne, będą potrzebować silniejszych argumentów. Owszem, zdawał sobie sprawę, że w towarzystwie serwitorów i wojniksów jest całkowicie bezpieczny, ale nie miał najmniejszej ochoty, dać się pożreć wymarłym gadom i ocknąć w konserwatorni ze wspomnieniem tak kompromitującego końca. Rozłożysty wiąz rosnący na nachylonym ku posiadłości stoku został upstrzony dziesiątkami latarni. Wzdłuż okrągłego podjazdu i białych żwirowych ścieżek w ogrodzie stały pochodnie. Wojniksy trzymały warte przy wytyczających granice rezydencji żywopłotach i na skraju mrocznego lasu. Nieopodal wiązu Damon zauważył długi stół. Migotliwa poświata falujących w wieczornym wietrze płomyków odbijała się w zastawie. Kilkoro gości szykowało się już do bankietu. Chłopak spostrzegł również z zadowoleniem w głębi ducha był snobem iż większość zebranych mężczyzn jest odziana w ziemistej barwy burnusy pełniące tu rolę wieczorowych płaszczy. W kręgach wpływowej socjety, w jakich zwykle się obracał, moda na ten ubiór przeminęła już kilka miesięcy temu. Kabriolet przetoczył się po okrągłym podjeździe prosto pod główne wrota dworu i zatrzymał w snopie żółtego światła padającego z otwartych drzwi. Wojnik opuścił drewniane dyszle na ziemię tak delikatnie, że Damon nawet nie wyczuł, kiedy zetknęły się z ziemią. Serwitor obleciał pojazd, by wziąć bagaż, a gość wysiadł i z przyjemnością poczuł pod stopami stały grunt. Wciąż lekko kręciło mu się w głowie. Przypadłość nieuchronna po każdym faksowaniu. Z dworu wypadła mu na powitanie Ejda. Damon zatrzymał się w pół kroku i dość głupio uśmiechnął. Dziewczyna okazała się nie tylko piękniejsza niż zapamiętał. Takiej urody nie oczekiwał w najśmielszych snach. Rozdział trzeci Równina Ilionu Przywódcy Greków gromadzą się karnie przed namiotem Agamemnona. Zbiera się też tłum zaciekawionych gapiów. Spór pomiędzy królem i Achillesem już w tej chwili nabiera temperatury. Powinienem był wcześniej wspomnieć, że przed przybyciem na miejsce morfowałem w Biasa, ale nie tego pylijskiego dowódcę, który służy w armii Nestora, lecz w kapitana poddanego rozkazom Menesteusa. Ów nieszczęsny Ateńczyk zapadł na tyfus i, aczkolwiek przeżyje i weźmie udział w walce, pojawiając się w księdze trzynastej, rzadko opuszcza swój namiot rozbity kawałek dalej na plaży. Jako oficera otacza go aura posłuchu, wystarczająca, by przypadkowi świadkowie rozstąpili się przede mną i umożliwili dostęp do głównego kręgu. Nikt jednak nie spodziewa się, że w trakcie nieuchronnie zbliżającej się kłótni Bias zabierze głos. Spóźniłem się haniebnie na większą część dramatycznej sceny, kiedy to kalhas, syn Testora, pierwszy w swym urzędzie wyjawił achajom rzeczywiste przyczyny gniewu Apolla. Jeden ze stojących obok dowódców szepce do mnie, że Kalchas, zanim przemówił, zażądał nietykalności. Poprosił Achillesa o ochronę, na wypadek gdyby tłumowi bądź któremuś z wodzów nie przypadły do gustu jego słowa. Achilles wyraził zgodę. Kalchas wtedy powiedział to, co połowa z nich podejrzewała skrycie już wcześniej. Chryzes, kapłana polla, błagał o zwrot porwanej córki, a zdecydowana odmowa Agamemnona dotknęła boga do żywego. Przedstawiona przez Kalchasa wersja wypadków mocno Agamemnona rozgniewała. Dosłownie, łajno mu z ust popłynęło, Szepce kapitan, zanosząc się śmiechem, w którym czuć woń wina. Ten oficer, o ile się nie mylę, ma na imię Orus i zostanie za kilka tygodni zgładzony przez Hektora, gdy trojański Heros już na dobre zacznie masakrować Achajów. Orus opowiada mi, że ledwie kilka minut wcześniej Agamemnon zgodził się oddać tę właśnie niewolnice, dziewczynę imieniem Hryzeida. Posiadanie tej branki bardzo jest mi miłe i byłaby w mym domu pociechą jedyną, większą niż klitajmestra. Wykrzyknął Atryda i zaraz potem zażądał rekompensaty w postaci innej, równie cieszącej oko niewolnicy. Wedle relacji z trudem trzymającego pionorusa Achilles odpowiedział wołając, iż Agamemnon jest łakomcą i człowiekiem bezwstydnego czoła, po czym dodał, że Argiwowie, to kolejne po Achajach, Danajach i tym podobnych przezwisko przeklętych greckich najeźdźców, w obecnej sytuacji nie są w stanie przekazać szacownemu wodzowi dodatkowych zdobyczy. Być może pewnego dnia, o ile losy wojny obrócą się na ich korzyść, obiecał mężobójca Achilles, król otrzyma swoją wymarzoną dziewczynę. Tymczasem przykazał Agamemnonowi zwrócić Hryzeidę jej ojcu i zamknąć gębę. W tym momencie król Agamemnon Atryda wylał z ust nie tylko łajno, ale i stado strających nim kus, mówi śmiejąc się Orus. A na tyle głośno, że stojący dokoła dowódcy zaczęli obracać ku nam spojrzenia. Przytakuję skinieniem i odwracam się ku głównym aktorom sceny. Agamemnon, jak zwykle, znajduje się w centrum uwagi. Atryda wygląda dokładnie tak, jak powinien wyglądać naczelny wódz tego rodzaju armii. Wysoki, z brodą poskręcaną w klasyczne loki, godne półboga czoło i przeszywające spojrzenie. Muskularny, natarty oliwą, odziany w najlepszy strój i zbroję. Naprzeciwko niego, w samym środku kręgu, stoi Achilles. Silniejszy, młodszy i jeszcze piękniejszy niż Agamemnon. Achilles bez mała wymyka się możliwością kronikarskiego pióra. Gdy ujrzałem go po raz pierwszy, ponad dziewięć lat temu, przy okazji wspomnianego katalogu okrętów, stwierdziłem, że jest to najbardziej boski z boskich ludzi, jacy kiedykolwiek kroczyli po tej ziemi. Tak bardzo wydał mi się władczy i imponujący. Od tamtej pory zmądrzałem i doszedłem do wniosku, że Achilles, mimo swej urody i siły, jest człowiekiem względnie głupim, od taki bardziej przystojny Arnold Schwarzenegger. Wokół obu adwersarzy zwarł się krąg bohaterów, o których opowiadałem studentom przez całe swoje poprzednie życie. Oglądając ich na własne oczy, ani razu nie poczułem zawodu. Blisko Agamemnona, lecz w oczywisty sposób nie w jego stronnictwie, trzyma się Odyseusz. O całą głowę niższy od króla, lecz obdarzony szerszą piersią, poruszający się wśród władców Grecji niczym byk między krowami. Raz po raz rzuca spojrzenia zdradzające niebywałą inteligencję i spryt, które uwidaczniają się również w pokrywających dojrzałe oblicze zmarszczkach. Nigdy z Odysem nie rozmawiałem, lecz tęsknię za tym spotkaniem i mam nadzieję, że nastąpi jeszcze przed końcem wojny, zanim podejmie swą słynną wędrówkę. Po prawicy Agamemnona mamy Menelaosa, jego młodszego brata i męża Heleny. Myślę, że dorobiłbym się obrzydliwych bogactw, gdybym dostawał choć dolara za każdym razem, kiedy słyszałem, jak Achajowie szeptali między sobą, że gdyby tylko Menelaos był sprawniejszym kochankiem lub miał większego kutasa, jak trzy lata wstecz delikatnie ujął to w rozmowie z przyjacielem Diomedes. Helena nie zbiegłaby z Parysem do Ilionu, a herosi najdalszych greckich archipelagów nie musieliby trawić dziewięciu lat na tym przeklętym oblężeniu. Miejsce po lewej stronie władcy zajmuje Orestes. Nie ten rozpieszczony królewski synalek, który pewnego dnia pomści zabitego ojca i dochrapie się własnego dramatu, lecz lojalny włócznik, którego czeka śmierć z ręki rzeźnika Hektora już podczas najbliższego, odważniejszego wypadu Trojan. Tuż za plecami Agamemnona stoi Eurybates, herold monarchy. Tej postaci również nie należy mylić z Eurybatesem, heroldem Odyseusza. Ramię w ramię z nim widzę ptolemeuszowego syna, Eurymedona. Przystojniak, woźnica rydwanu Agamemnona, nie ten o wiele mniej pięknolicy Eurymedon, który prowadzi wóz Nestora. Tak, mnie również zdarza się żałować, że zamiast wszystkich tych patronimików i przydomków, greccy herosi nie noszą normalnych nazwisk. Ponadto w otaczającym Atrydę półokręgu stanęli dzisiejszego wieczoru Ajaxowie, wielki i mały. Przywódcy armii przybyłych z Salaminy i Lokrydy. Akurat ich nikt i nigdy ze sobą nie pomyli, chyba że z powodu imienia, ponieważ Ajak z wielki posturą przypomina bramkarza hokejowej drużyny, Podczas gdy Ajax Mały kojarzy się raczej z kieszonkowcem. Euryalus, trzeci co do ważności wojownik z Argolidy, stoi przy boku swego pana Steneleosa, mężczyzny z wargą zniekształconą do tego stopnia, że nie jest w stanie wymówić własnego imienia. Towarzyszy nam również szczery i uczciwy Diomedes, najwyższy dowódca argolickiego kontyngentu. Dzisiaj nie wygląda na zadowolonego, stoi ze splecionymi na piersi rękoma, wzrok wlepia w ziemię. Stary Nestor, mówiący wyrazami słodszymi od miodu, znalazł się w pobliżu połowy ludzkiego kręgu i wydaje się jeszcze mniej szczęśliwy niż Diomedes, zwłaszcza gdy widzi, że Agamemnon i Achilles spierają się coraz bardziej i zajadle. Jeżeli sprawy potoczą się zgodnie z opowieścią Homera, Nestor już za kilka minut wygłosi swoją sławetną mowę, bezskutecznie próbując zawstydzić naraz Agamemnona i rozwścieczonego Achillesa i nakłonić ich, by podali sobie ręce, zanim na wewnętrznych sfarach skorzystają wrodzy Trojanie. Przyznaję, że mam ochotę tego przemówienia wysłuchać, choćby ze względu na zawarte w nim odniesienie do stoczonej wieki temu wojny z centaurami. Centaury interesują mnie od zawsze, a Homer każe Nestorowi opowiadać o nich bardzo rzeczowo i konkretnie. Na kartach Iliady pojawiają się wzmianki o dwóch tylko gatunkach mitycznych stworzeń. Jednym z nich są chimery, drugim właśnie centaury. Czekam więc na ten fragment w napięciu, trzymając się cały czas na uboczu, poza zasięgiem wzroku Nestora. Unikam go, ponieważ Bias, człowiek, w którego morfowałem, jest jednym z podwładnych starca i wolałbym uniknąć rozmowy. W tej chwili jednak nic podobnego mi nie grozi. Uwaga Nestora i wszystkich pozostałych skupiona jest na wymianie ostrych słów i kropelek śliny, jaka wciąż trwa między Agamemnonem i Achillesem. W pobliżu Nestora zebrała się grupa ludzi, którzy nie opowiedzieli się wyraźnie po stronie jednego z adwersarzy. Są to Menesteus, który za kilka tygodni, o ile wydarzenia potoczą się zgodnie z tekstem, zostanie zgładzony przez Parysa. Eumelus, dowodzący Tesalczykami z Feraju. Poliksynus, jeden z wodzów Epejczyków, jego przyjaciel Talpius, przewodzący tolczykom Toas, Leonteus i Polipoetes w charakterystycznych strojach z Argiwy, a także Machaon ze swoim bratem Podaliriosem oraz kilkoma tesalskimi oficerami, którzy trzymają się nieco z tyłu. Jest również umiłowany przyjaciel Odyseusza, Leukus. Przeznaczenie skazało go na śmierć z ręki Antipusa, która nastąpi już za kilka dni, i wielu innych, których przez lata zdążyłem bardzo dobrze poznać. Zresztą nie tylko z wyglądu. Pamiętam również brzmienie ich głosów, rozpoznaję osobiste style walki, sposoby toczenia sporów i zwyczaje towarzyszące składaniu ofiar Bogom. Jeśli jeszcze o tym nie wspomniałem, trzeba wam wiedzieć, iż starożytni Grecy nie robią niczego na pół gwizdka. Kiedy już się za coś zabierają, wykonują zadanie, przykładając do niego wszystkie swe siły i talenty i ponosząc przy tym, jak napisał pewien dwudziestowieczny uczony, pełne ryzyko porażki. Naprzeciw Agamemnona po prawicach Hillesa stoi Patroklos, najbliższy przyjaciel mężobójcy, którego śmierć, zamorduje go Hektor, sprowokuje prawdziwy gniew Achillesa i najkrwawszą rzeź w historii wojen. Obok niego widzę Tlepolemosa. Pięknego synamitycznego Herosa Heraklesa, który zbiegł z domu po zamordowaniu wuja ojca i niedługo polegnie powalony przez Sarpedona. Między Tlepolemosem a Patroklosem ustawił się stary Foiniks, druh i dawny nauczyciel Achillesa, szepczący coś do Orsycholusa, syna Dioklesa, który swoją drogą zostanie niebawem uśmiercony przez Eneasza. Po lewicy wściekłego Achillesa zauważam Idomeneusa, ten według poematu wcale nie był w aż tak zażyłych stosunkach z mężobójcą, jak pokazała rzeczywistość. Oczywiście w kręgu najważniejszych bohaterów jest znacznie więcej osób. Niezliczone rzesze Herosów stoją też za moimi plecami, ale najważniejsze byście wiedzieli, że tutaj nikt nie pozostaje anonimowy, ani w eposie Homera, ani w rzeczywistości rozgrywającej się tutaj, na równinie pod Ilionem. Każdego z wojowników określa imię ojca przeszłość, posiadane ziemie, żony, dzieci i stan zamożności. Nikomu nie zapomina się tego wszystkiego, ani na moment, nawet w trakcie starć, zarówno zbrojnych, jak i czysto retorycznych. Taka mnogość informacji do zapamiętania wykończyłaby niejednego naukowca. Wiem, bogom podobna Achillesie, że jesteś wiecznym oszustem. Oszukujesz grając w kości, posługujesz się kłamstwem na polu walki i w miłości, a teraz próbujesz zwieść i mnie! Wydziera się Agamemnon. — Ale nie! Ze mną ci się to nie powiedzie! Mnie w ten sposób nie omamisz! Masz piękną niewolnicę Bryzeidę, równie urodziwą jak moja Chryzeida. Chcesz zachować swój łup, a mnie puścić z gołymi rękami? — Niedoczekanie twoje! Wolałbym przekazać dowodzenie naszą armią stojącemu tu Ajaxowi, lub Idomeneusowi albo chytremu Odysowi, bądź nawet tobie, Achillesie! Owszem, nawet tobie, niż zostać w tak perfidny sposób wystrychniętym na dudka! Zatem uczyń to bez zwłoki, rzuca wzgardliwie syn Peleusa. Najwyższy już czas, by poprowadził nas prawdziwy przywódca. Oblicza Agamemnona oblewa się purpurą. Dobrze, idź, zepchnij czarny okręt na fale, Obsadź go wioślarzami i wypełnij darami dla bogów. Odbierz mi Chryzeidę, jeśliś tak śmiały, lecz ty sam będziesz musiał złożyć ofiarach i lesie zabójco mężów. I wiedz, że ja w zamian odbiorę ci inny łup, Zabiorę śliczną bryzeidę Przystojną twarz Achillesa wykrzywia gniew Bez wstydniku Brak wstydu jest twą zbroją A chciwość ci płaszczem, ty tchórz obsim pysku Agamemnon podchodzi do przeciwnika o krok bliżej Wypuszcza z dłoni berło i chwyta za rękojeść miecza Achilles odpowiada identycznym krokiem naprzód I podobnie jak król kładzie rękę na broń Trojanie nigdy nie wyrządzili nam szkody, Agamemnonie Za to ty owszem to nie włócznicy z Ilionu sprowadzili nas na te brzegi lecz twa zachłanność. Walczymy w twojej sprawie ty gigantyczna bekowstydu. wstydu. Przypłynęliśmy tutaj za tobą, byś mógł odzyskać honor, ty i brat twój Menelaos, mąż, który nawet własnej żony nie potrafił utrzymać w sypialni. Po tych słowach do przodu wyrywa się Menelaos. On również łapie za miecz. Wodzowie i ich ludzie przechodzą na stronę to jednego, to drugiego bohatera i krąg się rozpada. Dzieli na trzy obozy. Zwolenników Agamemnona, tych, którzy chcą walczyć u boku Achillesa i osób neutralnych zebranych w pobliżu Odysa i Nestora. Ci ostatni sprawiają wrażenie na tyle zniesmaczonych, że chętnie zasiekliby obu pieniaczy. Odpływamy! Zabieram swoich ludzi! woła Achilles. Wracamy do Wtyi! Lepiej zatonąć w pustym statku płynącym do domu po porażce, niż zostać tutaj i tracić godność, napełniając kielich atrydzie i mnożąc przeznaczone łupy! — Wybornie! Uciekajcie! — wrzeszczy Agamemnon. — Dezerterujcie, nie będę wam przeszkadzać. Nigdy nie usłyszysz, bym cię prosił, żebyś został i dla mnie walczył. Jesteś wielkim wojownikiem, Achillesie, lecz cóż z tego? Tę zdolność otrzymałeś od bogów nie jest twoją zasługą. Tak kochasz bitwy, krew i szlachtowanie wrogów? Zbierz swych czoobitnych myrmidonów i odejdź! Wypluwa z siebie władca. Achilles dosłownie dygoce ze złości. Wyraźnie widać, że czuje się rozdarty pomiędzy ochotą, by odwrócić się na pięcie, zwołać swe oddziały i na zawsze odpłynąć spod ilionu, oraz przemożną pokusą, by dobyć miecza i rozpłatać Agamemnonowi brzuch niczym ofiarnej owcy. Wiec jednak, Achillesie! ciągnie król, którego wrzaski przechodzą w straszliwy szept, doskonale słyszalny przez każdego z setek zebranych mężczyzn. Że bez względu na to, czy zostaniesz, czy odejdziesz, zrezygnuję ze swojej hryzeidy, jako że wymaga tego ode mnie sam Bóg, sam Apollo. W zamian jednak zatrzymam twoją bryzeidę i wtedy wszyscy się dowiedzą, o ile znamienitszym mężczyzną jest Agamemnon od tego gburowatego chłystka Achillesa. W tym momencie Achilles traci nad sobą resztki panowania i dobywa miecza. W tym punkcie Iliada musiałaby się zakończyć. Śmiercią Agamemnona, Achillesa lub ich obu, a Achajowie musieliby rozpłynąć się do domów. Hektor dożyłby w spokoju sędziwej starości, a wspaniały Ilion trwałby przez tysiąc lat i być może rzucił wyzwanie Rzymowi, lecz w tym samym mgnieniu za plecami Achillesa pojawia się Atena. Widzę ją. Achilles zatacza się i odwraca wykrzywioną oburzeniem twarz. Naturalnie również ją dostrzega. Nikt inny jednak bogini nie zauważa. Nie rozumiem zasad, na jakich opiera się technologia maskująca, ale działa równie skutecznie, kiedy posługuje się nią ja i gdy do jej pomocy uciekają się Olimpijczycy. W tej chwili dziwić może nie tylko niewidzialność Ateny. Uświadamiam sobie natychmiast. Bogowie ponownie zatrzymali czas. To ich ulubiona sztuczka, dzięki której mogą bezpiecznie i potajemnie rozmawiać ze swymi ludzkimi pupilkami. Lubią ten efekt, choć nie widuję go często. Zastygły otwarte usta Agamemnona. Drobinki śliny wiszą nieruchomo w powietrzu. Nie dobywa się z nich żaden dźwięk, nie drga szczęka, nie porusza się nawet jeden mięsień, nie mrugają powieki ciemnych oczu. To samo spotkało wszystkich zebranych. Zamarli stoją jak urzeczeni lub zaczarowani, zamrożeni w czasie. Szybująca mewa zatrzymała się nad nami w locie. Fale zawisają wegięte ku plaży, nie opadają na brzeg. Powietrze stało się gęste, jak syrop, i więźniemy w nim wszyscy, niczym owady w stygnącym bursztynie. W tym wszechświecie bez ruchu poruszają się wyłącznie pallas, Atena, Achilles, i choć tylko po to, by się lekko nachylić i lepiej ich słyszeć, ja sam. Dłoń wojownika wciąż spoczywa na rękojeści miecza, wysuniętego już do połowy z finsej niezdobionej pochwy, lecz Atena chwyta go za pukle długich włosów. Obraca gwałtownie przodem do siebie i Achilles nie waży się w tej chwili wyciągnąć broni na dobre. Oznaczałoby to sprzeciwienie się boskiej woli. Oczy Herosa nadal jednak płoną, raczej szaleństwem niż zdrowym ogniem, i Achilles wykrzykuje w tę gęstą jak melasa ciszę, która zawsze zapada, gdy czasu staje w biegu. Dlaczego Curozeusa? Zeusa! Do diaska, dlaczego właśnie w tej chwili! Dlaczego przybywasz do mnie teraz, o bogini? Czy chcesz napawać się widokiem poniżenia, jakiego doznaje od Agamemnona? Ustąp rzuca Atena. Jeżeli nigdy nie widzieliście olimpijskiego boga na własne oczy, mogę wam jedynie powiedzieć, że są nadnaturalnie wysocy. Dosłownie. Atena na przykład ma przynajmniej dwa metry dziesięć wzrostu. Są przy tym uderzająco piękni. Domyślam się, że to zasługa nanotechnologii i laboratoriów genetycznych. W postaci Ateny zbiegają się kobieca uroda, boski autorytet i czysta, niczym nieskażona aura władzy, o intensywności, jakiej nawet nie przeczuwałem, zanim przywrócono mnie do istnienia w cieniu Olimpu. Dłoń bogini nie odrywa się od pukli Achillesa. Atena odciąga mu głowę, zmusza do odwrócenia wzroku od znieruchomiałego Agamemnona i jego sług. Nigdy mu nie ustąpię! krzyczy wojownik. Nawet w tym zastygłym powietrzu, które tłumi i spowalnia wszystkie dźwięki, w tonie mężobójcy słychać siłę. Ten wieprz, król od siedmiu boleści, zapłaci za swą arogancję życiem. Ustąp, powtarza Atena. Hera, bogini o marmurowych ramionach, przysłała mnie tu z nieba, bym uśmierzyła twój gniew. Ustąp. W obłędne spojrzenie Achillesa wkrada się cień zwątpienia. Hera, żona Zeusa, jest najpotężniejszą spośród olimpijskich sojuszników Achajów, a także osobistą patronką Achillesa. W tej chwili połóż kres waśni, rozkazuje bogini. Wypuść miecz z dłoni, Achillesie. Przeklnij Agamemnona, jeśli musisz, lecz nie zabijaj go. Wypełnij nasz rozkaz, a złożę ci obietnicę. Wysłuchaj nas teraz, a pewnego dnia twa zniewaga zostanie wynagrodzona świetlistymi darami po trzykroć więcej wartymi niż ta chwila. Jeżeli postąpisz nam wbrew, umrzesz. Okaż, Herzej, mnie posłuszeństwa, Achillesie, a otrzymasz sowitą nagrodę. Wiem, że tak się stanie, gdyż znam przeznaczenie bogów i ludzi. Achilles paskudnie się krzywi. Uwalnia szarpnięciem włosy i posępnie, lecz miecz wędruje z powrotem do pochwy. Czuję się tak, jakbym obserwował jedyne dwie żywe istoty w parku pełnym posągów. Nie mogę sprzeciwić się wam obu, moja bogini, odzywa się Heros. Człowiek winien ugiąć kark przed boską wolą, nawet jeśli gniewka leczy mu serce. Lecz słuszne i uczciwe jest również, gdy bogowie wysłuchują modlitw chylącego przed nimi głowę męża. Kąciki oczu Ateny drgają i Delikatny uśmieszek przemyka przez jej oblicze, po czym bogini znika. Tekuje się z powrotem na Olimp, a czas zaczyna płynąć normalnym tempem. Agamemnon kończy swoją wściekłą połajankę. Achilles, z mieczem u boku, wkracza na środek kręgu. Ty wiecznie pijana beko na wino, woła mężobójca. Człowieku o psich oczach i sercu łani, Przywódco, któryś nigdy nie poprowadził nas do walki ani nie szykowałeś zasadzek z najlepszymi pośród achajów. Ty, któremu zbrakło odwagi, by złupić Ilion, więc rabujesz namioty własnych żołnierzy. Królu, który włada jedynie najpodlejszymi durniami, wysłuchaj mej obietnicy, mej uświęconej przysięgi. Setki otaczających mnie ludzi, jak jeden mąż, wstrzymują oddech. Są bardziej wstrząśnięci zapowiedzią niezwykłego przyrzeczenia, niż gdyby Achilles po prostu zakłół mnona jak kundla. — Przysięgam ci, że pewnego dnia synowiacha i gorzko zatęsknią za Achillesem! — woła mężobójca tak głośno, że wojownicy grający w kości w namiotach oddalonych nawet o sto metrów zamierają, by wysłuchać do końca. — Wszyscy! Cała twoja armia! Lecz wówczas Atrydo zapłaczesz w głębi ducha, gdyż nic już was nie ocali, nikt nie uratuje przed pałającym rządzą mordu Hektorem, który zetnie was jak żniwiasz kosiłany pszenicy. I tego samego dnia z rozpaczy wydrzesz sobie serce z piersi i zjesz je, wyrzucając sobie, że tak bardzo upokorzyłeś najlepszego pośród achajów. To powiedziawszy, Achilles odwraca się na swej sławetnej pięcie i wychodzi z kręgu. Rozlega się chrzęst kroków na przybrzeżnym żwirze w mroku między namiotami, i trzeba mu oddać jedno: ten mężczyzna potrafi kończyć z rozmachem. Król splata ręce na piersi i kręci głową. Rozlegają się rozmowy, podnoszą się poruszone głosy. Nestor występuje naprzód, by wygłosić swoją mowę o wspólnej sprawie, wojnie, podczas której zjednoczeni Grecy, centaurom dumne starli karki. Wyłapuje pewną rozbieżność. U Homera podczas przemówienia Nestora, Achilles wciąż się jeszcze wścieka. Mój akademicki umysł scholiasty skrzętnie ten fakt odnotowuje, lecz myśli skupiam już na czymś bardzo, ale to bardzo odmiennym. To właśnie w tej chwili, gdy przypominam sobie zabójcze spojrzenie, jakie Achilles zrzuciła Atenie, zanim bogini szarpnęła go za włosy i zmusiła do posłuchu. Kiełkuje we mnie plan tak śmiały, tak jawnie skazany na porażkę, samobójczy i cudowny zarazem, że na moment tracę dech w piersi. Aby dobrze się czujesz, Biasie? Pyta stojący obok Orus. Zaskoczył mnie. Skonsternowany przez mgnienie oka nie potrafię sobie przypomnieć, kim jest on oraz kim właściwie jest ów Bias. Zapomniałem postaci, pod którą się potrzyłem. Kręcę głową i opuszczam krąg, przeciskając się przez tłum sławetnych morderców. Żwir chrzęści pod moimi stopami, lecz nie słychać tego heroicznego echa, jakie towarzyszyło odchodzącemu Achillesowi. Kieruję się nad wodę i gdy tylko wychodzę poza zasięg spojrzeń, porzucam kształt biasa. Gdyby ktokolwiek mnie w tej chwili zobaczył, ujrzałby Tomasa Hakenberego, mężczyznę w średnim wieku w okularach, zgarbionego pod niedorzecznie ciężkim rynsztunkiem achajskiego włócznika. Morfująca branzoleta i bojowy pancerz scholiasty nikną pod warstwami wełny i futra. Ocean jest ciemny. Ciemny jak czerwone wino. Ubarwiam w myślach, lecz w ogóle mnie to nie bawi. Czuję, wcale nie po raz pierwszy, przemożną ochotę, by skorzystać z maskowania i lewitacyjnej uprzęży i odlecieć stąd. Po raz ostatni poszybować nad ilionem. W świetle pochodni przyjrzeć się jeszcze skazanym przez los mieszkańcom miasta, po czym odfrunąć na południowy zachód, przemierzyć ciemny jak czerwone wino morze egejskie i dolecieć do wciąż niegreckich wysp kontynentu. Mógłbym sprawdzić, co słychać u klitajmestri i Penelopy, u telemacha i Orestesa. Doktor Thomas Hackenberry, zarówno za młody, jak i dorosły, zawsze znacznie lepiej dogadywał się z kobietami i dziećmi niż z dojrzałymi mężczyznami. Kłopot w tym, że protogreckie damy i ich pociechy są znacznie bardziej krwiożercze i porywcze niż wszyscy dojrzali mężczyźni, których doktor Hakenbery poznał w swym poprzednim zupełnie bezkrwawym życiu. Zatem dalekie loty mogę spokojnie odłożyć na później. W zasadzie lepiej zupełnie o nich zapomnieć. Fale przybijają do brzegu jedna za drugą. Swojski niezmienny rytm. Uspokaja. Zrobię to. Podjęciu decyzji towarzyszą emocje podobne lataniu. Nie, nie lataniu, lecz ekscytacji w tej krótkiej chwili nieważkości, jakiej doznaje człowiek rzucający się w przepaść. Już wiem, że o powrocie na stały grunt nie ma mowy. Runę lub poszybuję. Zrobię to. Rozdział czwarty. W pobliżu Konamara chaos. Batyskaw, europejskiego morawca Manmuta, odsadził już od krakena na 3 km i wciąż zwiększał dzielący ich dystans, co teoretycznie powinno natchnąć jego maleńki, roboorganiczny organizm niejaką pewnością, lecz tak się wcale nie działo. A to dlatego, że macki krakenów dość często rozrastały się do pięciokilometrowej długości dokuczliwa przykrość. Co gorsza, Kraken po prostu przeszkadzał. Manmut już niemal skończył nową analizę Sonetu 116 i pilno mu było przesłać ją na Io, do Orfu. Gdyby więc coś połknęło Batyskaw w tej chwili, uznałby to za zdarzenie co najmniej niefortunne. Ponownie wyszperał Krakena sonarem, sprawdził, że ta wielka i wygłodniała galaretowata Breja rzeczywiście nadal go ściga, po czym połączył się z reaktorem na czas wystarczający, by przyspieszył o trzy dodatkowe węzły. Kraken, który ze swych odmętów zapędził się zanim aż do otwartych kanałów w okolicach Konamara Chaos, nie wytrzymał tempa. Manmut zdawał sobie sprawę, że dopóki obaj płyną z taką prędkością, ścigający go potwór nie zdoła rozpostrzeć macek i pochwycić batyskafu. Gdyby jednak mały okręcik natknął się po drodze na jakąś przeszkodę... Dajmy na to na rozległą kolonię fluorescencyjnych krasnorostów i musiał zwolnić, bądź co gorsza, zaplątał się w ich połyskujące obrzydliwe pasma, kraken runąłby na niego jak. Noż cholera, rzucił manmut, rezygnując z dalszych prób znalezienia godnego porównania. Siedział w ciasnej kabinie, otoczony monotonnym szumem mechanizmów. Czujniki Morawca były podłączone do układów Batyskafu, a wirtualne obrazowanie ukazało mu właśnie wielkie skupiska świecących krasnorostów. Płynął prosto w ich stronę. Jaśniejąca plecha rozrastała się w prądach izotermicznych, karmiąc się siarczanym magnezu, którego krwisto-czerwone formacje unosiły się pod lodowym szelfem, niczym korzenie roślin. Zanurzenie. Pomyślał manmut i stateczek zanurkował dwadzieścia kilometrów głębiej, unikając najniżej zawieszonych kolonii krasnorostów ledwie o kilkadziesiąt metrów. Kraken skierował się za nim. Gdyby stwór potrafił się złowieszczo uśmiechać, zrobiłby to właśnie w tej chwili. Na tej głębokości krakeny polowały z zabójczą skutecznością. Manmut niechętnie usunął sonet 116 z wirtualnego pola widzenia i przeanalizował dostępne możliwości działania. Nie miał ochoty dać się pożreć niecałe sto kilometrów od centrum Konamara chaos. Oczywiście to wszystko wina cholernych biurokratów. Nim kazali morawcowi wracać do bazy, powinni byli wykurzyć z okolicy morskie potwory. Krakena mógł naturalnie zabić, lecz w pobliżu nie było żadnej żniwiarki, a zanim firma zdążyłaby jakąś zorganizować i dostarczyć, trup monstrum stałby się karmą dla żyjących wśród krasnorostów pasożytów, solnych rekinów, pogonoforów i swych własnych pobratymców. Nie, do takiego marnotrawstwa nie wolno mu było dopuścić. Manmud wyłączył wirtualny wzrok i rozejrzał się po kabinie, jakby w nadziei, że widok niewielkiego wnętrza natchnie go lepszym pomysłem. Faktycznie natchnął. Na konsolecie w towarzystwie oprawionych w skórę tomów szekspira i wydruku pracy Helen Wendler stała lampa lawowa. Ironiczny prezent od jego dawnego partnera, morawca Urzweila. Dostał ją bez mała dwadzieścia jowiszowych lat temu. Manmut uśmiechnął się i ponownie włączył wirtualny wzrok na wszystkich częstotliwościach pasma. W tak niewielkiej odległości od centrali musiał przecież znaleźć jakieś diapiry. A krakeny nie cierpiały diapirów. Tak, piętnaście kilometrów na południowy wschód wypatrzył całe ich pole. Unosiły się z wolna ku pokrywającej powierzchnię warstwie lodu. Równie leniwie jak kawałki wosku w jego lampie. Manmut ustawił kurs na najbliższy diapir i przyspieszył o pięć węzłów. Tak dla bezpieczeństwa, o ile ktokolwiek w ogóle mógł uczuć się bezpiecznym w zasięgu macek dorosłego krakena. Diapiry były kawałami miękkiego lodu, ogrzanego w głębinach przez kominy hydrotermalne i gorące strefy grawitacyjne. Unosiły się w słonych otepsomitu wodach ku londolodowi, jaki dawniej pokrywał 100% powierzchni Europy, a teraz. Dwa tysiące ziemskich lat po rozpoczęciu prac przez kryoboty nadal zajmował ponad 98% obszaru Księżyca. Wytypowany przez Morawca diapir miał około 15 kilometrów średnicy i prędko zbliżał się do szelfu. Krakeny nie lubiły diapirów ze względu na ich właściwości elektrolityczne. W ich sąsiedztwie nie korzystały z zabójczych ramion i szczęk, ani nawet ze swoich delikatnych czułek. Batyskaw Manmuta doścignął diapir z dziesięciokilometrową przewagą nad Krakenem. Morawiec zwolnił, przygotował kadłub do zderzenia, wsunął czujniki i sondy, po czym wwiercił się w głąb miękkiej lodowej bryły. Posługując się sonarem i systemem nawigacji satelitarnej, sprawdził rozkład szczelin w krze oraz kanałów nawigacyjnych, od których nadal dzielił go mniej więcej ośmiokilometrowy złób wody. Za kilka minut diapir zderzy się z grubą lodową pokrywą, przebije się przez spękaliny i wytryśnie wysoko na sto metrów fontanną mokrej brei. W krótkim czasie ta okolica Konamary Chaos upodobni się do amerykańskiego parku Yellowstone z czasów zapomnianej ery, słynącego z wrzących źródeł i czerwonych siarkowych gejzerów. Następnie piana i drobiny lodu rozproszą się w powietrzu i powoli, jakby w zwolnionym tempie opadną na powierzchnię ściągane panującym na Europie ciążeniem, wynoszącym jedną siódmą Ziemskiego. Sypnie gęsty deszcz ze śniegiem, który szybko zastygnie w cienkiej, sztucznej atmosferze księżyca. Ciśnienie wynosiło tu ledwie 100 milibarów, tworząc na i tak fantazyjnych lodowych połaciach nowe, abstrakcyjne formacje. Manmut nie mógł umrzeć w ścisłym tego słowa znaczeniu. Był co prawda częściowo organiczny, jednak, nie dało się o nim sensownie powiedzieć, że żyje. Niemniej, mimo że zaprojektowano go do znoszenia dużych obciążeń, zdecydowanie nie miał zamiaru stać się częścią fontanny tudzież dodatkiem do lodowej rzeźby, która uwięziłaby go na następne tysiąc europejskich lat. Przez chwilę, prowadząc kalkulacje, zapomniał o Krakenie a nawet o Sunecie 116. Wyliczył tempo wznoszenia się diapiru, szybkość z jaką batyskaw przedzierał się przez mięknący lód oraz prędkość zbliżania się do skutej lodem powierzchni oceanu. Otrzymane wyniki przesłał do maszynowni i zbiorników z balastem. Zgodnie z planem miał wyrwać się z południowej ściany diapiru pół kilometra przed kolizją z lądolodem i maksymalnie przyspieszyć, by wybić się awaryjnie ponad powierzchnię dokładnie w chwili, gdy potężna fala pozostałości diapiru wystrzeli z kanału. Następnie. Zamierzał skorzystać z dodatkowego przyspieszenia. Szacunkowe dane wskazywały, że prędkość batyskafów wzrośnie o 100 km na godzinę, by umknąć przed lodową nawałnicą, korzystając z pojazdu jak z deski surfingowej przez połowę brakującego do centrum Konamara chaos dystansu. Ostatnie 20 km będzie musiał pokonać już na powierzchni po osłabnięciu fali. Co do tego nie miał jednak wyboru. Tak czy inaczej, zanosiło się na wynurzenie w wielkim stylu. O ile kanał nawigacyjny nie okaże się zablokowany i o ile Skonamary nie wypłynie nim akurat inny batyskaw w przeciwnym kierunku. W takim przypadku przez kilka nędznych minut pozostających do zniszczenia jego i Mrocznej Damy, Manmut najadłby się wstydu za całe życie. Oczywiście nie musiałby się już przejmować Krakenem. Te stworzenia nie zbliżały się do lodowej powierzchni bliżej niż na pięć kilometrów. Po wprowadzeniu do systemów wszystkich koniecznych poleceń, wiedząc, że zrobił wszystko co w jego mocy, by zapewnić sobie przetrwanie i przybyć do bazy na czas, Manmut wrócił do analizy sonetu. Batyskaw dawno temu ochrzczony mianem mrocznej damy, ostatnie brakujące 20 kilometrów do centrum Konomara Chaos, pokonał szerokim na tysiąc metrów kanałem płynąc po falującym pod czarnym niebem morzu. Nad powierzchnią Europy wschodził Jowisz w trzeciej kwarcie, rozpalając kłęby chmur przytłumionymi barwami. Maleńka Io sunęła na tle giganta tuż nad zmrożonym horyzontem. Po obu stronach kanału majaczyły wysokie na kilkaset metrów, pokryte głębokimi rozpadlinami klify, których mdłe ściany migotały pod ciemniejącym nieboskłonem szarością i przygaszonymi odcieniami czerwień. Czując rosnącą ekscytację, Malmud wyświetlił szekspirowski sonet. Sonet 116 Niechaj do prawych umysłów złączenia, żadne warunki nie będą przydane. Miłością nie jest miłość, co się zmienia, lub jako rzeczy jest powyginane. Nie, miłość znak to we wieczności stały, co nie wstrząśnięty jest nawet przez burzę. Gwiazda dla barki, którą wichry gnały, wartość nieznana, światło lśniące w górze. Niebłaznem czasu miłość jest, choć zgodnie z prawami jego więdną nasze wdzięki. Nie zmienia się w godziny i tygodnie, lecz do zagłady trwa do skraju męki. Gdy sprawdzą na mnie, kłamstwo to rzecz płocha, nigdy mnie pisał, nigdy nikt nie kochał. W ciągu lat zdążył ten sonet znienawidzić. Właśnie tego typu bzdury ludzie z zapomnianej ery recytowali na ślubach. Kicz tandeta. Szekspira zdecydowanie było stać na więcej. Jednakże kiedy Manmut znalazł mikrozapisy krytycznych prac kobiety nazwiskiem Helen Wendler, uczonej żyjącej i piszącej w jednym z dawno minionych stuleci XIX, XX lub XXI, Dokładnej daty aktywności autorki nie dało się jednoznacznie ustalić, natknął się na klucz do odczytania utworu. Otóż istniała koncepcja, w myśl której sonet 116 nie był wcale, jak zakładano przez wieki, przesłodzoną pochwałą, lecz wyrazem gwałtownego odtrącenia. Przejrzał wynotowane słowa kluczowe. Znajdował je w każdym wersie: najpierw żadne, nie i nigdy, a potem w wersie 14 nigdym nie. Nigdy, nikt i znowu nie. Brzmiały jak echo wypowiedzianego przez króla lira nihilistycznego: nigdy, 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 nigdy. Tak, zdecydowanie było to odtrącenie. Do odkrycia pozostawało tylko, co lub kogo autor tak naprawdę odtrącał. Mamut wiedział, że sonet 116 stanowi część cyklu skierowanego do młodzieńca. Niemniej zdawał sobie sprawę, że wyraz młodzieniec jest jedynie listkiem figowym dodanym w późniejszych, bardziej skromnych latach poety. Miłosne wiersze nie były wcale adresowane do żadnego młodzieńca, lecz po prostu do chłopca, najwyżej trzynastolatka. Morawiec zapoznał się z krytycznymi tekstami z drugiej połowy XX stulecia i wiedział, iż ówcześni uczeni uznawali sonet za wypowiedź wprost, za homoseksualne, skierowane do kochanka wyznanie Szekspira. Manmut rozumiał jednak również, opierając się na innych opracowaniach z późnego okresu zapomnianej ery i wcześniejszych, że tego rodzaju politycznie motywowane interpretacje są zgoła dziecinne. Szekspirowskie sonety składały się w dramat. O tym Manmut był głęboko przekonany. Jego bohaterami byli zarówno Młodzieniec, jak i Mroczna Dama. Cykl powstawał na przestrzeni wielu lat. Poszczególne utwory nie stanowiły owocu burzliwych, młodzieńczych namiętności, lecz były dziełem dojrzałego, w pełni rozwiniętego talentu dramatopisarza. Jaki więc był ich temat przewodni? Miłość. A co Anglik sądził o owym uczuciu? Co myślał tak naprawdę? Tego już nikt i nigdy miał się nie dowiedzieć. Manmut przeczuwał, że Bart był zbyt przebiegły, nadmiernie cyniczny i skryty by kiedykolwiek wyjawić swe prawdziwe myśli. Jednak w pisanych jedna za drugą sztukach Szekspir demonstrował, jak silne, targające ludźmi emocje, miłości nie wyłączając, czynią z nich głupców. A autor, podobnie jak król Lear, uwielbiał głupców i błaznów. Przecież błaznem fortuny był Romeo, Hamlet – błaznem losu, Macbeth – ambicji, Falstaff – nie, ten nie był niczym trefnisiem, chociaż zgłupiał z miłości do księcia Hala, i kiedy ten młodzieniec go odrzucił, usechł z tęsknoty i uwiądł z pękniętym sercem. Manmut rozumiał także, że poeta z sonetów nazywany czasem Willem nie jest, wbrew twierdzeniom licznych, niezbyt dociekliwych naukowców, historycznym Williamem, Szekspirem, lecz tylko kolejnym dzieckiem artystycznej wyobraźni dramaturga, literackim konstruktem pozwalającym pisarzowi poznawać i przemierzać zawiłe ścieżki miłości. Czy było zatem możliwe, że ów poeta był, na podobieństwo nieszczęsnego szekspirowskiego hrabiego Orsino, błaznem miłości? Człowiekiem zakochanym w uczuciu jako takim. Taka interpretacja bardzo przypadła Manmutowi do gustu. Wiedział, że szekspirowskie prawych umysłów złączenie starszego poety i młodzieńca nie było homoseksualnym związkiem, a raczej prawdziwą komunią wrażliwości, aspektem miłości wysławianym na długo zanim Bart pojawił się na świecie. Na pierwszy rzut oka sonet 116 wydawał się sztampowym wyznaniem miłości, pod niebiosa wynosił trwałość uczucia, lecz, jeżeli w rzeczywistości, był utworem zwiastującym odtrącenie i odmowę. Nagle Manmut ujrzał oczami wyobraźni całość układanki. Podobnie jak wielu wielkich pisarzy, Szekspil nie ujawniał w swych wierszach wszystkiego. Jeżeli jednak byłby to utwór o odtrąceniu, ku czemu byłoby skierowane? Cóż takiego mógł starszy, zadłużony poeta usłyszeć od tajemniczego młodzieńca, co domagało się tak stanowczej, gwałtownej reakcji? Manmut rozprostował palce głównego manipulatora, sięgnął po rysik i zaczął pisać. Drogi Willu, bez wątpienia życzylibyśmy sobie obaj, by nasze prawych umysłów złączenie, jako że mężczyźni nie mogą się cieszyć sakramentalną Unią Ciał, było równie rzeczywiste i stałe, jak prawdziwe małżeństwo. To jednak niemożliwe. Ludzie się zmieniają, Will. Zmienne są także okoliczności. A gdy znikają pewne ludzkie cechy, lub gdy odchodzą sami ludzie, zamiera również i miłość. Kochałem cię, Will. Darzyłem cię szczerą miłością, ale ty się zmieniłeś. Zmieniłeś się, wskutek czego przemiana dotknęła zarówno mnie, jak i naturę naszego uczucia. Szczerze oddany, młodzieniec. Manmut odczytał swój list i wybuchnął śmiechem, lecz zaraz umilkł. Uświadomił sobie bowiem, jak w świetle tej literackiej próby zmienia się wymowa sonetu. Teraz, w miejsce przesłodzonej afirmacji nieprzemijającej miłości, pojawiała się w wierszu gwałtowna niezgoda na odrzucenie ze strony młodego, skoncentrowanego na sobie samym człowieka. Spróbował odczytać dziełko na nowo. Niechaj do prawych umysłów złączenia. Żadne, tak zwane, warunki nie będą przydane. Miłością nie jest miłość, co się zmienia, lub jako rzeczy jest powyginane. Nie. Emocje Manmuta osiągnęły swój pułap. Teraz cały sonat, ba, cały cykl układał się w spójną i sensowną całość. Z miłości wyrażającej się, prawych umysłów złączeniem zostało bardzo niewiele może jedynie gniew, wzajemne oskarżenia, pretensje, kłamstwa i niewierność. Jednym słowem, Porzucone zostaną wszystkie romantyczne doznania, które wyczerpią się do sonetu 126, kiedy to młodzieniec wraz z koncepcją idealnej miłości znikną, a w ich miejsce pojawią się wyuzdane, cielesne uciechy oferowane przez mroczną damę. Manmut przeniósł swą świadomość w przestrzeń wirtualną i zaczął układać elektroniczną notkę do swego wiernego, wieloletniego rozmówcy Orfu z IO. Zawyły alarmowe syreny. Przed wirtualnymi oczyma Manmuta zamigotały ostrzegawcze światła. Kraken. Przemknęło mu w pierwszej chwili przez myśl, lecz przecież bestia za nic nie wynurzyłaby się na powierzchnia, a co dopiero mówić o pojawieniu się w otwartym kanale. Morawiec zarchiwizował sonet wraz z notatkami, usunął list z kolejki nadawczej i uruchomił zewnętrzne czujniki batyskafu. Mroczna dama znajdowała się pięć kilometrów od centrum Konamara Chaos, w rejonie objętym już systemem zdalnego sterowania doku. Przekazał nawigację automatyce i przyjrzał się rosnącym przed Batyskafem lodowym urwiskom. Z oddali centrum Konamara chaos wyglądało identycznie jak pozostałe części powierzchni Europy. Spiętrzone grzbiety zmrożonych klifów, sięgające na 200 lub 300 metrów w górę, potrzaskane lodowe masy, kanały nawigacyjne i lodowe soczewki. Niemniej, po chwili rejsu ukazały się również znaki świadczące o tym, że okolica jest zamieszkana. Czarna paszcza doku Batyskafów. Sunące po urwiskach windy, otwierające się w lodowych ścianach okna, mrugające światła pozycyjne, migocące także na modułach powierzchniowych, węzłach mieszkalnych i szpicach anten. A ponad tym wszystkim, tam gdzie kończył się klif i zaczynało czarne niebo, zobaczył kilka międzyksiężycowych promów dla ochrony przed burzami przycumowanych na lądowisku. Statki kosmiczne w centrum konamara. Niecodzienny widok. Manmut wpłynął do doku, przestawił systemy batyskafów w tryb oczekiwania i zaczął się wypinać z urządzeń i układów w statku. Przez cały ten czas myślał. Po jaką cholerę mnie tu wezwali? Następnie poddał się traumatycznemu doznaniu ograniczenia zmysłów. Dostosował receptory do wymogów ciasnego, humanoidalnego ciała i wysiadł z batyskafu. Ruszył korytarzem wśród oświetlonych niebieskimi lampami lodowych ścian i pojechał windą ku znajdującym się daleko w górze. Węzłom mieszkalnym. Rozdział 5 Dwór Ardis. Wieczorny poczęstunek dla tuzina osób podano na stole pod upstrzonym lampionami drzewem. Sarnina i pieczeń ze świeżo upolowanego dzika, pstrąg spłynącej poniżej dworu rzeki, wołowina prosto z pastwisk rozciągających się pomiędzy Ardis a platformą faksową. Białe i czerwone winy z okolicznych winnic, świeża kukurydza, dynie, sałaty i groszek z ogrodu, a także importowany faksem kawior. — Czyje urodziny będziemy świętować? — I która to właściwie dwudziestka? — zaciekawił się Damon, gdy serwitory zaczęły nakładać biesiadnikom pierwsze dania. — Rocznica jest moja, ale to nie dwudziestka — odpowiedział przystojny, kędzierzowy mężczyzna imieniem Harman. — Słucham? Damon rozciągnął wargi w uśmiechu, chociaż nie zrozumiał. Przejął paterę z dynią, poczęstował się i podał ją siedzącej obok damie. Harman obchodził rodziny co roku. Wyjaśniła Ada, zajmująca honorowe miejsce u szczytu stołu. Uroda udzianej w czarno-płową, jedwabną suknię dziewczyny działała na niego niemal jak fizyczny dotyk. Chłopak pokręcił głową. Nadal nie do końca pojmował. Dorocznych jubileuszy nie zauważał praktycznie nikt, a jeszcze mniej liczni je celebrowali. — Czyli nie świętujemy dzisiaj twojej biologicznej dwudziestki? — skierował uwagę do Harmana, po czym skinął głową unoszącemu się obok serwitorowi, który dolał mu wina. — Nie, chociaż właśnie dziś wypadają moje biologiczne urodziny — powtórzył z uśmiechem zagadnięty. — Dziewięćdziesiąte dziewiąte! — wstrząśnięty Damon na moment znieruchomiał, po czym prędko ukradkiem rozejrzał się, podejrzewając, że padł właśnie ofiarą dowcipu zrozumiałego jedynie dla prowincjuszy — Oczywiście dowcipł w bardzo złym guście. Mimo wszystko, z dziewięćdziesiątego jubileuszu nikt nie powinien robić sobie żartów. Uśmiechnął się więc lekko i zamilkł w oczekiwaniu na puentę. Harman mówi poważnie. Rzuciła swobodnie Ejda. Pozostali goście milczeli. Z lasu dolatywało nawoływanie nocnych ptaków. Ja bardzo przepraszam, wydukał Damon. Przyznam się, że nie mogę się tego roku doczekać. Harman powiódł spojrzeniem dokoła. Mam wiele planów. Rok temu harman przeszedł sto mil pod bruzdy atlantyckiej, wtrąciła Hanna, młoda, krótkowłosa przyjaciółka Edy. W tej chwili Dejmen nabrał pewności, zatrząsają się z niego. Przecież tamtędy nie da się przejść. Cóż ja to zrobiłem? Rzucił harman, ogryzając kolbę kukurydzy. Oczywiście, jak już powiedziała Hanna, przeprowadziłem tylko krótki rekonesans. Sto mil od wybrzeża Ameryki Północnej i z powrotem nic trudnego. Damon uśmiechnął się raz jeszcze. Za nic nie chciał wyjść na durnia. Ale w jaki w ogóle sposób udało ci się dotrzeć do bruzdy, Harmanur? W jej pobliżu nie ma nawet jednego faksowęzła. Nie miał co prawda pojęcia, gdzie szukać tej atlantyckiej bruzdy. Nie wiedział, czym jest Ameryka Północna i nie był do końca przekonany, w którym właściwie miejscu znajduje się Atlantyk. Był za to pewien, że żaden z 317 faksowęzłów nie leży w pobliżu bruzdy. W swoich dotychczasowych podróżach skorzystał z nich wszystkich co najmniej raz i nigdy nie zwiedził legendarnego miejsca. Harman odłożył ogryzioną kukurydzę. Piechotą, Damon ur. Bruzda ma swój początek na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej i biegnie wzdłuż 40 równoleżnika aż do krainy nazywanej w zapomnianej erze Europą. Ostatnim państwem narodowym zajmującym przybrzeżne tereny u wylotu bruzdy była, o ile się nie mylę, Hiszpania. Od ruin starożytnej Filadelfii, ty możesz ją znać pod nazwą Węzła 124, obecnie jest to posiadłość Lomana Ur. — Można do bruzdy dotrzeć po kilkugodzinnym spacerze. Gdyby wystarczyło mi odwagi, gdybym zabrał ze sobą dość prowiantu, dotarłbym do samej Hiszpanii. Damon pokiwał uprzejmie głową. Uśmiechnął się. Facet plutuł trzy po trzy. Najpierw nieprzystojne przechwałki dziewięćdziesiątymi dziewiątymi urodzinami. Potem bajduszenie o równoleżnikach, jakichś miastach z zapomnianej ery i pieszych wyprawach. Przecież nikt normalny nie chodzi piechotą dalej niż kilkaset metrów, jaki w tym sens? Wszystko, co może człowieka interesować, znajduje się w pobliżu faksowęzłów, a do tych kilku odległych od platform kuriozów, na przykład posiadłości Edy, dojeżdżało się wygodnie kabrioletem bądź bryczką. Lomana Damon znał. Naturalnie, że znał. Niedawno bawił się w jego rezydencji na trzeciej dwudziestce Ono. Jednak cała reszta monologu Harmana? Nie, zwykłe, pozbawione sensu, głodne kawałki. Zapewne dobiegający kresu swych dni facet najzwyczajniej w świecie ześwilował. No cóż, teraz i tak został mu tylko ostatni faks do konserwatorni, a resztę załatwi w niebo wstąpienie. Damon rzucił okiem na Aide. Miał nadzieję, że dziewczyna zainterweniuje i zmieni temat, lecz gospodyni nadal łagodnie się uśmiechała, jakby zgadzała się ze wszystkim, co wygadywał Harman. W poszukiwaniu pomocy rozejrzał się po twarzach reszty współbiesiadników, lecz i oni uprzejmie słuchali, co więcej, słuchali z wyraźnym zaciekawieniem. Jakby plecenie podobnych farmazonów stanowiło stały element prowincjonalnych kolacyjek. — Najgorszy pstrąg, prawda? — Dejman zagadnął sąsiadkę z lewej strony. — Pani również smakował? Siedząca po drugiej stronie stołu kobieta zażywnej rudowłosa, zapewne sporo po drugiej dwudziestce, Wsparła swój wydatny, spiczasty podbródek na niewielkiej piąstce i zwróciła się do Harmana. — Jak tam było? To znaczy w bruździe? Kędzierzawy, mocno opalony mężczyzna próbował się wymigać, lecz pozostali goście, w ich liczbie młoda blondynka, którą Damon zapytał o i która tak nieelegancko zbyła jego ciekawość milczeniem, zaczęli uparcie nalegać na opowieść. Ostatecznie uległ i poprosił o ciszę, unosząc dłoń. Dla człowieka, który nigdy bruzdy nie widział, fascynujący jest już sam widok z brzegu. Korytarz ma mniej więcej 80 metrów szerokości, ciągnie się na wschód aż po horyzont. Wydaje się, że w oddali przejście stopniowo się zwęża, aż wreszcie w miejscu, gdzie ocean spotyka się z niebem, przeobraża się w cieniutkie, jasne pasemko. Wrażenie towarzyszące wchodzeniu na bruzdę jest nieco dziwne. W miejscu, gdzie bruzda łączy się z plażą, piasek nie jest wcale wilgotny. Nie obmywają go fale. Z początku cała uwaga wędrowca kieruje się na boki człowiek schodzi coraz niżej i ogląda dwie pionowe ściany wody. Jest tak, jakby od spienionego morza oddzielała śmiałka jedynie szklana szyba. Ścian bruzdy trzeba dotknąć. Nie sądzę, by ktokolwiek oparł się pokusie. Bariera jest gąbczasta, niewidoczna i chłodna od wody, delikatnie ugina się pod naporem oceanu, lecz mimo to zachowuje szczelność. Potem schodzi się głębiej wciąż po suchym piasku, jako że od stuleci morskie dno moczy jedynie deszcz. Podłoże jest więc stwardniałe. Wszędzie dokoła walają się zasuszone szczątki morskich zwierząt i roślin. Są zmumifikowane tak doskonale, że sprawiają wrażenie skamieniałych. Po pierwszych kilkunastu metrach ściany wody z obu stron sięgają już nad głowę, a za nimi pojawiają się cienie. Małe rybki, zaciekawione, podpływają do granicy morza i powietrza. Czasem przemyka sylwetka rekina. Widać blade światełka, które okazują się galaretowatymi, bliżej niezidentyfikowanymi stworzeniami. Co jakiś czas zwierzęta zderzają się z niewidoczną ścianą bruzdy zimnymi łubami i gwałtownie się cofają. Wyraźnie przestraszone. Po przejściu mili woda sięga już tak wysoko, że na dnie robi się ciemno. Kilkanaście mil dalej ściany korytarza wznoszą się na ponad tysiąc stóp. A na niebie, które zmienia się tam w wąską kreskę, widać gwiazdy, nawet w biały dzień. Niemożliwe? rzucił chudy mężczyzna o piaskowych włosach, siedzący kilka miejsc od Daymana. Chłopak przypomniał sobie, że facet ma na imię Loes. Żartujesz, prawda? Nie, odparł Harman. To wszystko prawda. Uśmiechnął się. Szedłem w ten sposób przez około cztery dni. — Mocami spałem. Zawróciłem dopiero, kiedy skończyły mi się zapasy. — Tylko jak w takich warunkach odróżniałeś dzień od nocy? — zapytała jedna z przyjaciółek Eidy, wysportowana dziewczyna imieniem Hanna. — Owszem, niebo jest w głębi bruzdy czarne, a gwiazdy widać bez przerwy — wyjaśnił Harman. — Ale ocean po obu stronach mieni się wszystkimi odcieniami błękitu. — Od jasno-niebieskiego daleko w górze, po mroczną czerń na poziomie dna. — Natknąłeś się po drodze na coś szczególnie interesującego? Zaciekawiła się Ejda. Widziałem wraki, zatopione statki, z zapomnianej Ery jeszcze starsze. Naprawdę starożytne, a także jeden, który mógł być. Nowszy, znowu się uśmiechnął. Jeden z nich zbadałem dokładniej. Wielki, zardzewiały kadłub przebijał północną ścianę bruzdy, leżał na boku. Do środka dostałem się przez wyrwę w burcie. Wspinałem się po drabinkach, chodziłem po pochyłych pokładach, drogo oświetlałem sobie małą latarenką, którą zabrałem z domu. W pewnym momencie, w przestronnym pomieszczeniu, zdaje się, że w dawnych czasach nazywano je ładownią, trafiłem na ścianę bruzdy. Rozciągała się od podłogi po popowałe, pionowa ściana wody, tuż za nią pływały ryby. Przytknąłem twarz do tej zimnej, niewidzialnej bariery i oglądałem pąkle, mięczaki, morskie węże i inne stworzenia. Pokrywały wszelkie możliwe powierzchnie, polowały jedne na drugie. Po mojej stronie wszystko we wraku było suche. Stara łuszcząca się rdza. Byłem tam jedyną żywą istotą, nie licząc małego białego kraba, który również musiał zapędzić się w to miejsce z dalekiego lądu. Zerwał się wiatr. Szumiące nad ich głowami drzewo odezwało się głośniej. Lampiony się zakołysały, a ich miękkie światło zagrało na jedwabnych i bawełnianych strojach, pomalowało kobiece fryzury, położyło się ciepło na dłoniach i obliczach zasłuchanych gości. Wszyscy wpatrywali się w Harmana jak urzeczeni. Nawet Damon poczuł się zaintrygowany, mimo że z ust mężczyzny wciąż płynął potok farmazonów. Rozstawione wzdłuż ścieżki w żelaznych stojakach pochodnie trzaskały i sypały iskrami przy każdym silniejszym podmuchu. No, a wojniksy? Odezwała się sąsiadka Loesa. Damon nie umiał sobie przypomnieć jej imienia. Chyba M. Jest ich tam więcej niż na lądzie? I czy są ruchome, czy stoją w miejscu? Tam wojników nie ma. W ogóle. Wszystkich zamurowało. Dejmen poczuł się równie wstrząśnięty jak wcześniej, kiedy Harmon oświadczył, że ma już dziewięćdziesiąt dziewięć lat. Poczuł lekkie zawroty głowy. Niewykluczone, że podane wino było mocniejsze niż przypuszczał. W ogóle nie ma wojników. Powtórzyła Ejda. W jej tonie zabrzmiało nie tyle zaskoczenie, ile dziwny smutek. Wznieśmy toast. Dziewczyna sięgnęła po kieliszek. Serwitory podleciałyby napełnić naczynia. Biesiadnicy chwycili za szkło. Damon odczekał, aż przestanie mu się kręcić w głowie, i z pewnym wysiłkiem przywołał na twarz uprzejmy uśmiech. Ostatecznie Ejda toastu nie wygłosiła, lecz wypili wszyscy. Włącznie zaciągającym się przez chwilę dejmenem. Pod koniec posiłku wiatr nasilił się jeszcze bardziej. Nadciągające chmury przesłoniły pierścienie B i R. W powietrzu pojawiła się woń ozonu, a ciemniejące na zachodzie wzgórza zniknęły za kurtyną deszczu. Uczestnicy przyjęcia przenieśli się więc do środka, po czym podzieleni na mniejsze grupki poszukiwali rozrywek w licznych salach rezydencji. W południowej oranżerii serwitory odegrały koncert muzyki kameralnej, kilka osób dało się skusić krytemu szklanym dachem basenowi w tylnej części budynku, a na szerokim parapecie widokowej werandy na piętrze zaaranżowano bufet z wieczornymi przekąskami. Część par zniknęła w sypialniach, by się kochać, jeszcze inni zaszyli się w zacisznych zakątkach, założyli całuny i przenieśli się pod troje. Damon ruszył za Ejdą, która zaprowadziła go wraz z Haną i Harmanem do biblioteki na drugim piętrze. Wiedział, że aby zrealizować plan i uwieść dziewczynę, jeszcze przed końcem weekendu musi przy niej spędzać każdą wolną minutę. Chłopak doskonale rozumiał, że uwodzenie jest zarazem dziedziną naukową, jak i formą sztuki. Powodzenie gwarantował odpowiednio zmieszany koktajl talentu, rygorystycznego przestrzegania zasad, odpowiedniej dozy kontaktu i sposobności. Najważniejszy był oczywiście kontakt. Przechadzając się po bibliotece obok Eidy, Damon wyraźnie czuł żar jej ciała bijący spod sukni z czarnopłowego jedwabiu. Dolna warga dziewczyny, zauważył to już dziesięć lat temu, była niezwykle kształtna, wydatna i oszałamiająco karminowa. Wręcz stworzona, by ją kąsać. Kiedy w rozmowie z Harmanem i Haną gospodyni uniosła rękę, by podkreślić wysokość regałów, Damon zauważył pod cieniutką tkaniną delikatne, subtelne falowanie jej prawej piersi. Naturalnie kilka bibliotek zwiedzał już wcześniej, lecz tak przestronnej nie widział nigdy. Pomieszczenie musiało sobie mierzyć ponad sto stóp długości. Sufit wisiał pięćdziesiąt stóp nad podłogą. Wzdłuż trzech ścian... W połowie wysokości sali biegła antresola, dostęp do wyżej ustawionych tomów na obu poziomach sali zapewniały przesuwne drabinki. W ścianach otwierały się liczne alkowy i wnęki. Na otoczonych wygodnymi kanapami i fotelami stołach czekały otwarte księgi. Półki z książkami wisiały nawet nad olbrzymim oknem w wykurzu najdalszej od drzwi ściany. Damon był pewien, że zgromadzone tu autentyczne książki starego typu musiały już wiele stuleci temu, w grę prawdopodobnie wchodziły nawet milenia, zostać naszpikowane zapobiegającymi rozkładowi nanochemikaliami. Wszystkie te bezużyteczne artefakty wykonane były przecież na litość boską, ze skóry i papieru, pokrytych farbą drukarską bądź atramentem. Mimo tych zabiegów Cała wyłożona machoniową boazerią biblioteka wraz z oblanymi plamami ciepłego światła, antycznymi, obitymi skórzaną tapicerką, meblami, posępnymi górami książek tchnęła starością i zgnilizną. Damon nie potrafił zrozumieć, z jakiego powodu rodzina Edy utrzymuje w Ardis to mauzoleum, ani dlaczego Harman i Hanna koniecznie chcieli je obejrzeć. Kędzierzawy mężczyzna, który twierdził, że... Trwa ostatni rok jego życia oraz, że wybrał się na pieszą wędrówkę po bruździe atlantyckiej, aż znieruchomiał z zachwytu. — Tutaj jest przecudownie! — wspiął się na drabinkę, przejechał na niej wzdłuż kilku regałów, po czym musnął dłonią okładkę opasłego, oprawnego w tomisza. Damon wybuchnął śmiechem. — Myślisz, że zadziała funkcja czytania, Harman-Ur? Zagadnięty odpowiedział uśmiechem, lecz wydawał się tak pewny siebie, że Damon przez moment podświadomie oczekiwał, iż z książki popłynie po jego przedramieniu strumień złotych symboli, sygnalizujące odnalezienie i analizę treści. Sam Damon nigdy oczywiście nie widział zapomnianej funkcji w działaniu, lecz opowiadała mu o niej babcia i inni starcy opisujący rozrywki swych prapradziadków. Nie popłynęło nawet jedno słowo. Harman cofnął rękę. A tobie do niej nie tęsknął, Damon Ur? Damon ponownie głośno się roześmiał, nie po raz pierwszy tego dziwnego wieczoru, lecz zaraz potem wyczuł na sobie wyraźnie spojrzenia obu dziewczyn, które przyglądały mu się ciekawie, acz z pewną domieszką konsternacji. Nie, oczywiście, że nie, odparł. Dlaczego miałoby mi jej brakować? Czy mógłbym z tych staroci wyczytać cokolwiek interesującego o naszym współczesnym świecie? Harman wdrapał się nieco wyżej. Nie ciekawi cię na przykład, dlaczego zniknęli z ziemi post ludzie? I dokąd się udali? Ani trochę. A udali się do swych rodzinnych miast na pierścieniach, przecież każdy o tym wie. Tylko dlaczego? Spytał Harman. Po tysiącach lat kierowania naszym życiem i sprawowania nad nami opieki, z jakiego powodu nas zostawili? <grym> Bzdura, fuknął Damon nieco bardziej opryskliwie niż zamierzał. Nikogo nie zostawili. Specjalne posterunki wciąż nas pilnują. Z góry. Harman pokiwał głową, jakby doznał nagłego olśnienia. Jego drabinka podjechała na mosiężnej szynie kilka kolejnych metrów ku górze. Czubkiem głowy dotknął niemal antresoli. — A co powiesz o wojniksach? — Co miałbym o nich powiedzieć? — Zdarzyło ci się? Może zastanawiać, dlaczego przez długie stulecia pozostawały w zupełnym bezruchu, a obecnie są tak aktywne? Damon otworzył usta, lecz na to pytanie nie miał gotowej odpowiedzi. Wszystkie te teorie, twierdzenia, że wojniksy zaczęły się ruszać dopiero po ostatnim faksowaniu, to nic więcej jak stek wirutnych bzdur, mity i folklor. Ejda podeszła krok bliżej. Tejmenie, naprawdę nie zastanawiałeś się, skąd pochodzą? Kto, moja droga? Wojniksy. Chłopak odpowiedział szczerym i donośnym śmiechem. — Oczywiście, że nie, moja droga. Wojniksy były tutaj od zawsze, są wieczne. Podobnie jak słońce i gwiazdy znikają nam czasami z oczu, ale są bezustannie obecne. — Tak jak słońce i gwiazdy i pierścienie? — dopytała ściszonym głosem Hanna. — Otóż to! — przytaknął Damon, zadowolony, że przynajmniej jedna z dziewczyn pojęła. Harman zdjął z regału grubą księgę. — Damon -ur. Ejda, wspominała, że jesteś znakomitym lepidopterologiem. Kim, przepraszam? Znawcą motyli. Chłopak poczuł, że zalewa się rumieńcem. Zawsze robiło mu się przyjemnie, kiedy ktoś potrafił go docenić, nawet jeżeli był to nieznajomy i nawet jeśli temu nieznajomemu ewidentnie brakowało piątej klepki. Nie uważam się za znawcę, Harman Ur, jestem zwykłym, skromnym kolekcjonerem, który liznął co nieco wiadomości od wuja. Harman zszedł z drabinki i przeniósł ciężki tom na pulpit. Zatem mam tu coś, co powinno cię zaciekawić. Otworzył zabytkową okładkę. Na błyszczących stronicach widniały barwne wizerunki motyli. Dayman podszedł bliżej. Odebrało mu mowę. Wujek nauczył go nazw mniej więcej dwudziestu gatunków. Koledzy zbieracze podpowiedzieli mu nazwy kilku innych odmian motyli, jakie miał w swojej kolekcji. Wyciągnął dłoni i musnął palcem ilustrację przedstawiającą Pazia Królowej. Paź Królowej. Odezwał się Harman. Papilio mahaon. Damon nie zrozumiał dwóch ostatnich słów, lecz obdarzył starszego mężczyznę pełnym podziwu spojrzeniem. Ty również je zbierasz, Harman Ur. Skądże znowu? Harman wskazał obrazek znajomo wyglądającego czarnopomarańczowego motyla. A to Danaid wędrowny. Zgadza się, potwierdził skonfundowany chłopak. Admirał. Perłowiec, przeplatka, modraszek, osetnik. Nie pyla kapollo. Harman dotykał kolejnych rysunków. Damon zdołał rozpoznać zaledwie trzy okazy. Widzę, że świetnie się znasz na motylach. Harman zaprzeczył ruchem głowy. Jeszcze minutę temu nie podejrzewałem nawet, że te owady mają swoje nazwy. Damon zerknął na dłoń rozmówcy. Włączyłeś funkcję czytania, Harman-Ur. Harman ponownie pokręcił głową. Nie, nikt już nie może jej uruchomić. Podobnie jak nikt nie ma dostępu do funkcji komunikacyjnej, geolokacyjnej, dostępu do datasfery czy możliwości samofaksowania z dala od węzłów. W takim razie zaczął Damon i zaraz urwał do głębi skonfundowany. Czyżby wszyscy ci ludzie z jakiegoś powodu się na niego uwzięli? Przyjechał na ten weekend do Ardis w dobrych zamiarach. Oczywiście planował uwieść Ejda, ale to przecież nic złego. A oni odpłacali mu tymi bezustannymi kpinami i gierkami? Ejda zupełnie jakby wyczuła wzbierające w chłopaku gniew. Musnęła jego ramię smukłymi palcami. Damon ur. Harman nie uruchomił funkcji czytania. Zapewniła półgłosem. Po prostu niedawno nauczył się czytać. Damon otworzył szeroko oczy. Wyjaśnienie dziewczyny było mniej więcej tak samo sensowne jak świętowanie dziewięćdziesiątych dziewiątych urodzin, tudzież wygadywanie głupstw o spacerach po bruździe atlantyckiej. To pewna konkretna umiejętność podjął cicho Harman podobnie jak wiedza o odmianach motyli, bądź twoje sławetne talenty w dziedzinie zabawiania dam. Słysząc ostatnie zdanie, Damon otworzył szeroko oczy. Czyżby moje drugie hobby było aż tak powszechnie znane? Przemknęło mu przez myśl. Harman obiecał, że i nas nauczy tej sztuczki czytania, wtrąciła Hana. Moim zdaniem to może się mimo wszystko okazać przydatne. Jeżeli poznam z książek tajniki odlewnictwa, pewnie uniknę poparzeń. Odlewnictwo? Wyraz obił się kiedyś Daymanowi o uszy, ale nie zapamiętał jego znaczenia. Nie miał pojęcia, jaki mogło mieć związek z ogniem czy aktywowaniem funkcji czytania. Oblizał nerwowo wargi. Skończmy może z tymi dziwacznymi gierkami. Czego wy właściwie ode mnie chcecie? Poszukujemy statku kosmicznego, odparła Ejda. I mamy powody sądzić, że zdołasz nam pomóc. Rozdział szósty Olimp. Po zakończeniu zmiany w noc konfrontacjach Hillesa z Agamemnonem tekuje się z powrotem do olimpijskich koszar scholiastów. Swoje obserwacje i wnioski notuje, zapisuje myśli w kamieniu tekstowym i zanoszę to wszystko do niewielkiego białego pokoju muzy, z którego okien roztacza się widok na jezioro w Kalderze. Ku memu zaskoczeniu, zastaje tam gospodynie we własnej osobie. Rozmawia właśnie z innym scholiastą. Kolega nazywa się Niten Helser. Jest zbudowany jak tur i niezwykle towarzysko usposobiony. W ciągu spędzonych z nim na Olimpie czterech lat zdążyłem się dowiedzieć, że mieszkał, pracował naukowo i zmarł na początku XX stulecia, gdzieś na amerykańskim środkowym zachodzie. Widząc mnie w we wejściu, Muza kończy rozmowę z Helserem i odprawia go przez wykute z brązu drzwi ku windzie, która zwozi scholiaste z Olimpu do zbudowanych na czerwonej równinie koszar. Muza przywołuje mnie skinieniem palca. Wchodzę głębiej, składam kamień tekstowy na marmurowym stole i cofam się o krok przekonany, że odprawi mnie bez słowa. Do tego właśnie sprowadzają się zwykle nasze kontakty. Z zaskoczeniem jednak widzę, że jeszcze w mojej obecności podnosi kamień i zaciska na nim palce. Przymyka powieki, koncentruje się. Wciąż stoję w bezruchu i czekam, przyznaję, że zaczynam się denerwować. Serce wali mi jak młotem, a splecione na plecach dłonie. Z Znieruchomiałem w niezgrabnej parodii wojskowego spoczni, pokrywa śliska warstewka potu. Już wiele lat temu zrozumiałem, iż bogowie wcale nie czytają w myślach. Ich nieziemska biegłość w odgadywaniu myśli śmiertelników, herosów i scholiastów, wynika z zaawansowanej znajomości zasad rządzących mimiką ludzkiej twarzy, mimowolnymi ruchami gałek ocznych i podobnymi detalami. Oczywiście mogę się mylić. Może rzeczywiście są telepatami. Jeśli tak. I gdyby uznali zastosowne przeniknąć mój umysł akurat w chwili, kiedy wieczorem doznałem na plaży objawienia i podjąłem decyzję, jestem już trupem. Po raz drugi, widziałem, co spotyka z którzy drażnią muzę. O zagniewaniu ważniejszych bóstw uprzejmie nawet nie wspomnę. Kilka lat temu, dokładniej w piątym roku oblężenia, pracował z nami scholiasta z z dwudziestego szóstego stulecia. Okrąglutki, zuchwały azjata noszący niecodzienne nazwisko Bruster Lin. Mimo że Brusterlin był pośród nas najbardziej inteligentnym, przenikliwym i lotnym uczonym, wrodzona bezczelność wpędziła go do grobu dosłownie. Pewnego dnia wygłosił jeden ze swoich ciętych ironicznych komentarzy. Poszło pojedynek Parysa z Menelaosem, jedno jedyne starcie dwóch facetów, które mogło rozstrzygnąć losy całej wojny. Walka na śmierć i życie pomiędzy trojańskim kochankiem Heleny i jej a małżonkiem zorganizowana została na oczach dwóch wiwatujących armii. Parys lśnił urodą w swej złotej zbroi, a Menelaos stanął do boju, posyłając złowrogie spojrzenia. Starcie nie wskazało jednak zwycięzcy. A to dlatego, że Afrodyta, widząc, że jej ulubieńcowi Parysowi grozi przemiał na karmę dla czerwi, zainterweniowała i przeniosła go z placu prosto do sypialni Heleny, gdzie to problem łączący wszystkich zniewieściałych liberałów w dziejach ludzkości, okazał się wojownikiem znacznie bardziej sprawnym niż na polu bitwy. Tak więc, gdy Brusterlin wygłosił jedną ze swych przezabawnych uwag na temat tego epizodu, Muza nie znalazła w niej nic szczególnie śmiesznego. Pstryknęła palcami i miliardy trylionów posłusznych nanocytów krążących w ciele nieszczęsnego scholiasty wystrzeliły jednocześnie na zewnątrz niczym hordy nanolemingów. Wrusterlin, który nawet nie zdążył przestać się uśmiechać, rozpadł się na naszych oczach na tysiąc krwawych kawałków, a jego wyszczerzona głowa potoczyła się pod nogi reszty scholiastów. Staliśmy akurat na baczność, lecz nikt nie ważył się drgnąć. Lekcja była surowa i wzięliśmy ją sobie głęboko do serca. Żadnych własnych opinii i komentarzy, żadnych żarcików z wysublimowanych rozrywek olimpijczyków. Za drwiny płaci się życiem. Muza otwiera oczy i obrzuca mnie spojrzeniem. Hakenberry, od jak dawna z nami pracujesz? Zaczyna tonem jaki pamiętam ze swego poprzedniego życia. Posługiwali się nim kadrowi, gdy zamierzali wylać z roboty urzędnika średniego szczebla. Zdaję sobie sprawę, że pytanie jest retoryczne, lecz gdy człowieka pyta bogini, nawet pomniejszego rzędu, należy odpowiadać nawet na retoryczne pytania. Dziewięć lat, dwa miesiące i osiemnaście dni, moja bogini. Muza kiwa głową. Jestem najstarszym pozostającym przeżyciu życiu scholiastą, to znaczy, jestem tym z scholiastą, któremu udało się przeżyć najdłużej. A ona świetnie o tym wie. Być może więc fakt, że oficjalnie zwróciła uwagę na moją długowieczność, stanowi dla mnie elegię i już za moment rozbryznę się w mgiełce nanocytów. Zawsze kładłem studentom do głów, że mus, córek mnemosyne, było dziewięć: Klio, Euterpe, Talia. Melpomena, Terpsychora, Erato, Polihymnia, Urania i Kaliope. Każda z nich, przynajmniej wedle późno greckiej tradycji, sprawowała patronat nad określoną formą artystycznej wypowiedzi, na przykład grona w tańcem czy układaniem heroicznych eposów. Jednakże w trakcie dziewięciu lat, dwóch miesięcy i osiemnastu dni służby w roli obserwatora wydarzeń na równinie Ilionu, widziałem i słyszałem o tylko jednej muzie tej siedzącej właśnie przede mną za marmurowym stołem wysokiej bogini. Z powodu jej ostrego tonu nazwałem ją w myślach Kaliopę, aczkolwiek to imię oznacza obdarzoną pięknym głosem. Nie umiem stwierdzić, czy jej głos jest piękny, czy nie. Osobiście słyszę w nim raczej wycie syreny alarmowej, niż melodyjne brzmienie skrzypiec. Za to nauczyłem się, że kiedy wygłasza tym tonem rozkaz, reakcją może być jedna: wykonać. Chodź ze mną. Rzuca. Wstaje płynnym ruchem i wychodzi z białej marmurowej komnaty bocznymi drzwiami. Padł rozkaz? Wykonuje. Muza dorównuje sylwetką pozostałym bóstwom, co oznacza, że mierzy sobie ponad dwa metry wzrostu, lecz zachowuje przy tym idealne proporcje ciała. Jest być może nieco mniej ponętna niż niektóre inne boginie, lecz i tak zbudowana niczym dwudziestowieczna lekkoatletka, i nawet przy zmniejszonym ciążeniu Olimpu muszę co chwila podbiegać, by za nią nadążyć. Przechodzimy po dobrze utrzymanym zielonym trawniku pomiędzy białymi budynkami i przystajemy przy rydwanie. Powiedziałem rydwan, bo też pojazd faktycznie przypomina z grubsza rydwan. Jest niski, mniej więcej w kształcie podkowy, wsiada się z boku. Brakuje jednak koni, lejców i woźnicy. Muza chwyta za burtę i wzywa mnie gestem do siebie. Z wahaniem i łomocącym w szaleńczym tempie sercem wsiadam i staję obok bogini. Muza przebiega długimi palcami po złotym klinie, będącym prawdopodobnie czymś w rodzaju deski rozdzielczej. Zaczynają migotać lampki. Rydwan pomrukuje, trzaska od czego nagle siatka elektrycznych wyładowań i unosimy się w powietrze. Gdy zawracamy, przed pojazdem pojawia się nagle para holograficznych koni i rzeczywiście wygląda to tak, jakby ciągnęły rydwan po niebie. Rozumiem oczywiście, że hologramy zostały wymyślone na użytek Greków i Trojan, lecz i ja odnoszę bardzo silne wrażenie, że szybujemy ciągnięci przez prawdziwe zwierzęta. Przytrzymuję się mocno metalowej poręczy i rozstawiam szerzej nogi, chociaż przyspieszenie jest zupełnie nieodczuwalne, nawet kiedy Rydwan skacze i przechyla się w ostrym zakręcie sto stóp nad skromną świątynią Muzy. Zaraz potem mkniemy już ku głębokiej niecce kalderowego jeziora. Rydwan Bogów... Zachwycam się w duchu i natychmiast składam ten wybuch dziecinnej radości na karb zmęczenia i zwiększonej dawki adrenaliny. Oczywiście podziwiałem te pojazdy już tysiące razy wcześniej. Bez przerwy fruwają w tej z powrotem po niebie Olimpu, bądź nad równinami Lyonu wożąc bogów zaprzątniętych swoimi niebiańskimi sprawami. Lecz zawsze dotąd oglądałem je z ziemi, skąd konie wyglądają jak żywe. Sam rydwan z kolei okazuje się znacznie mniej solidny, kiedy stoi się w środku. Pędząc tysiąc stóp ponad szczytem góry, ściśle rzecz biorąc wulkanu, którego wierzchołek wznosi się dodatkowo 85 tysięcy stóp nad poziomem pustyni. Na tej wysokości atmosfera powinna być już w zasadzie szczątkowa, a skały skute lodem. Powietrze jest jednak równie gęste i nadające się do oddychania jak 17 mil niżej, wtulących się do wulkanicznych urwisk koszarach scholiastów. Zamiast wiecznej zmarzliny, szeroki wierzchołek pokrywają zielone trawniki. Rosną tutaj też drzewa i pysznią się białe gmachy, których skala i przepych sprawiają, że Akropol wydaje się w porównaniu z nimi wiejskim wychodkiem. Znajdujące się w samym centrum terenu kalderowe jezioro ma kształt rozciągniętej na bezmała 60 mil cyfry 8. Przelatujemy nad nim z prędkością prawie naddźwiękową. Wiatr nie urywa nam głów wyłącznie dlatego, że chroni nas jakiegoś rodzaju, pole siłowe lub boskie czary, tłumiące zarazem wszelkie dźwięki. Poniżej na brzegach jeziora zauważam setki budynków. Wszystkie są otoczone hektarami wypielęgnowanej murawy i ozdobnych ogrodów. Domyślam się, że to rezydencje bogów. Po błękitnej tafli jeziora krążą leniwie potężne, zjeżone wiosłami autotryremy. Scholiasta Brewster Lynn powiedział mi kiedyś, że w jego ocenie Olimpu podnóża jest wielkości Arizony, podczas gdy sam trawiasty wierzchołek dorównuje powierzchnię stanowi Rhode Island. Kiedy usłyszałem nazwę miejsc z tamtego drugiego świata z innej epoki i innego życia, poczułem się dość nieswojo. Wciskam oburącz wąską krawędź burty i przenoszę spojrzenie poza olimpijski szczyt. Panorama zapiera dech w piersi. Lecimy dostatecznie wysoko, by ukazała się nam krzywizna planety. Na północnym zachodzie, aż po łukowaty horyzont ciągnie się bezkresny, błękitny ocean. Na północnym wschodzie z kolei widać wybrzeże. Wyobrażam sobie, że mimo wielkich odległości dostrzegam linię potężnych kamiennych głów, wyznaczającą tam granicę lądu i morza. Bezpośrednio na północy mamy sierpowaty, bezimienny archipelag widoczny również z okien koszar scholiastów, jako że leży tylko kilka mil od plaży. Dalej nie ma już nic, tylko błękit aż po biegun. Kiedy spoglądam na południowy wschód, widzę trzy inne wysokie wulkany. Chociaż wychodzą ponad horyzont, to wyraźnie nie są tak potężne jak olimp, lecz w odróżnieniu od boskiej siedziby, gdzie panuje kontrolowany mikroklimat, ich wierzchołki bielą się śnieżnymi czapami. Jednym z nich, jak się domyślam, jest Helikon, dom Mej Muzy i jej sióstr, o ile oczywiście istnieją. Południe i południowy zachód zajmują setki mil pól uprawnych, a następnie dzikie knieje, czerwona pustynia i Chyba znów lasy, aż ziemia zlewa się wreszcie z chmurami mgłą, w której, nawet wytężając wzrok, nie mogę rozróżnić żadnych szczegółów. Muza kołuje w powietrzu i obniża lotku zachodniemu brzegowi jeziora kalderowego. Dopiero teraz okazuje się, że białe plamki, które widziałem, gdy frunęliśmy nad wodą, są w istocie wielkimi białymi budowlami. Ogromnymi gmachami ozdobionymi kolumnadami, szerokimi schodami, gigantycznymi frontonami i rzędami posągów. Jestem głęboko przekonany, że tej części Olimpu nie odwiedził jeszcze żaden z holjasta, a w każdym razie żaden stąd nie wrócił, by podzielić się rewelacjami z resztą kolegów. Kierujemy się ku największemu z olbrzymich budynków. Rydwan ląduje i holograficzne rumaki gasną. Na trawie dokoła stoi bezładnie kilkaset innych podniebnych pojazdów. Muza dobywa z pomiędzy fałd swej szaty niewielki medalion. Hakenberry zwraca się do mnie. Otrzymałam polecenie, by zaprowadzić cię do miejsca, w którym nie możesz przebywać. Jedno z bóstw zasugerowało, bym wręczyła ci dwa przedmioty, dzięki którym w razie wykrycia nie zostaniesz natychmiast zgnieciony jak komar. Załóż to. Mu zawręcza mi oba rekwizyty. Wspomniany medalion na łańcuszku i skórzany hełm przypominający pokryty dekoracyjnymi tłoczeniami kaptur. Wisiorek jest mały, lecz dosyć ciężki. Być może jeszcze rozłoty. Muza wyciąga rękę i przekręca jego zewnętrzną obwódkę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. To jest osobisty teleporter kwantowy. Identycznymi posługują się bogowie, tłumaczy, nieco obniżając głos. Dzięki niemu możesz się przenieść w dowolne miejsce. Wystarczy, że je sobie wyraźnie wyobrazisz. Ten przyrząd pozwala również śledzić bogów podróżujących poprzez przestrzeń planka. Natomiast twojego śladu kwantowego nie wytropi nikt Z wyjątkiem bóstwa, które mi te przedmioty przekazało Zrozumiałeś? Tak Odpowiadam, próbując opanować drżenie głosu Nie powinienem tego podarku przyjmować Przypłacę to głową Drugi prezent okazuje się znacznie bardziej groźny Oto hełm śmierci Podejmuję muza, wkładając mi na głowę ozdobne skórzane nakrycie Po czym zsuwa mi je na szyję jak zwykły kaptur Hełm, który wyszedł z pod ręki samego Hadesa. To jedyna rzecz w całym wszechświecie, która pozwoli ci się ukryć przed boskim wzrokiem. Mrugam gwałtownie z przygłupią miną. Przypominam sobie mgliście jakieś dotyczące hełmu śmierci przypisy z naukowych opracowań i uświadamiam sobie, że samo imię Hades, po grecku Aides, oznaczało pierwotnie niewidzialny. Jeżeli się jednak nie mylę, Homer wspomina o hełmie śmierci tylko jeden jedyny raz, w scenie, w której Atena nakłada go, by umknąć przed spojrzeniami Boga wojny Aresa. Dlaczego na litość Olimpijczyków, którejś z bóstw postanowiło mi tego diabelstwa użyczyć? W co oni próbują mnie wrobić? Czuję jak miękną mi kolana. Załóż ten hełm, rozkazuje muza. Niezręcznie podciągam gruby, skórzany kaptur. Pod palcami wyczuwam wszyte wewnątrz urządzenia, układy stalone, nanomaszyny. Hełm jest wyposażony w przeźroczyste, giętkie osłony na oczy i przesłaniającą usta siatkę. Gdy nasuwam go do końca, powietrze wokół dziwnie faluje, aczkolwiek poza tym widzę zupełnie normalnie. Niebywałe! zdumiewa się muza. Patrzy prosto na mnie, lecz wyczuwam, że mnie nie widzi. Przychodzi mi do głowy, że spełniłem właśnie marzenie wszystkich nastolatków świata. Stałem się niewidzialny. Oczywiście zupełnie przy tym nie pojmuję, w jaki sposób hełm zdołał zamaskować całe moje ciało. Korci mnie, by rzucić się do natychmiastowej ucieczki i skryć przed muzą i całą resztą olimpijczyków. Dławię ten niebezpieczny impuls. Gdzieś przecież musi tkwić haczyk. Żaden bóg czy bogini, nawet nie moja podrzędna muza, nie obdarzyłby prostego scholiasty tak potężnymi narzędziami, bez należytego zabezpieczenia. To urządzenie... Zapewnić niewidzialność w oczach wszystkich bóstw, z wyjątkiem bogini, która poleciła mi je tobie przekazać. Podejmuję mu za półgłosem, wpatrując się w pustkę nad moim prawym ramieniem. Ona jednak wciąż będzie cię mogła zobaczyć i wytropić dokądkolwiek się udasz, Hakenberry. I mimo, że medalion niweluje wydawane przez właściciela dźwięki, wonie i tłumi nawet bicie serca, to pamiętaj, że zmysły bogów działają w sposób dla ciebie niepojęty. Przez następne kilka minut nie będziesz się ode mnie oddalać. Stąpaj ostrożnie. Nie odzywaj się. Oddychaj tak płytko i powoli, jak tylko zdołasz. Jeżeli zostaniesz wykryty, ani ja, ani twa boska patronka nie zdołamy cię uchronić przed gniewem Zeusa. Czy ktoś mi powie, w jaki sposób zdjęty przerażeniem człowiek ma oddychać płytko i powoli? Oczywiście potakuje skinieniem, zapomniawszy, że muza mnie teraz nie widzi. Tak, moja bogini... Poprawiam się po chwili ochrypłym głosem, widząc, że nadal patrzy wyczekująco tam, gdzie mnie akurat nie ma. Ujmij mnie za ramię, pada szorstka komenda. Przez cały czas pozostaniesz przy mnie. Nie odchodź i nie oddalaj się, albo zostaniesz zgładzony. Chwytam ją za łokieć gestem nieśmiałej panienki na pierwszym dorosłym balu. Muza ma zimną skórę. Byłem kiedyś z wycieczką w budynku montowania pojazdów w Centrum Kosmicznym imienia Kennedy'ego na przylądku Canaveral. Przewodniczka opowiadała, że pod wiszącym setki stóp nad betonową posadzką, dachem, tworzą się niekiedy chmury. Mimo to cały ten budynek dałoby się ustawić w rogu gigantycznego pomieszczenia, w którym się teraz z muzą znajdujemy i wyglądałby tutaj bardzo mizernie. Ot, domek z klocków w gotyckiej katedrze. Kiedy człowiek myśli o bogach, przed oczyma stają mu ci najbardziej znani, najważniejsi. Zeus, Hera, Apollo i kilkoro innych. W sali zebrały się już setki bóstw, a mimo to wnętrze zieje pustką. Niesłychanie wysoko, jakby całe mile powyżej, majaczy złota kopuła. Grecy nie znali sekretu konstrukcji kopuł, więc architektura budynku kontrastuje z rygorystycznie klasycznym stylem reszty wielkich gmachów, jakie widziałem dotąd na Olimpie. Pomieszczenie ma... Niezwykłe właściwości akustyczne Kopuła odbija dźwięki i rozprasza je po całej przytłaczającej hali Posadzka wygląda na wykonaną z kutego złota Bogowie stoją na krętych antresolach Opierają się o marmurowe balustrady i spoglądają w dół We wszystkich ścianach otwierają się setki łukowato sklepionych wnęk W których bieleją marmurowe posągi Przedstawiające zebrane tu dzisiaj postacie Gdzie niegdzie rozbłyskują barwne hologramy Achajów i Trojan Wiele spośród nich ukazuje naturalnych rozmiarów mężczyzn i kobiet zajętych toczeniem sporów, jedzeniem, kochaniem się bądź spaniem. W pobliżu środka sali złota posadzka obniża się stopniowo, tworząc zagłębienie większe od kilkunastu basenów olimpijskich, w którym wyświetlane są napływające w czasie rzeczywistym obrazy z Ilionu. Widoki z lotu ptaka, zbliżenia, szerokie panoramy. Rozmowy Greków i obrońców Troi dolatują do nas tak wyraźnie, jakby znajdowali się tu razem z nami. Całą tę wypełnioną projekcjami niecka otaczają bogowie Rozpierają się w kamiennych tronach Wyciągają się wygodnie na miękkich kanapach Stoją odziani w swoje komiksowe togi A są to bóstwa najważniejsze Trzon Panteonu Ci, których imiona znają nawet dzieciaki z podstawówki Kiedy muza podchodzi do zagłębienia Pomniejsi bogowie rozstępują się przed nami Staram się nadążać nie oderwać dygocącej dłoni od jej złocistego ramienia, nie skrzypnąć sandałem, nie potknąć się, nie kichnąć i nie oddychać. Wychodzi na to, że bogowie faktycznie mnie nie widzą. Zakładam, że gdyby mnie zobaczyli, dowiedziałbym się o tym bez chwili zwłoki. Muza zatrzymuje się kilka metrów od Pallas Ateny, a ja przesuwam się do niej tak blisko, że czuję się niczym trzyletni chłopczyk kryjący się za spódnicą mamusi. Trwa właśnie zajadły spór. Hebe, Jedna z mniej istotnych bogiń krąży między zebranymi, rozlewając do złotych kielichów złocisty nektar. Na tronie siedzi Zeus, i już na pierwszy rzut oka widać, że to on jest tutaj królem. Zeus gromowładny, bóg nad bogami. On wcale nie wygląda na postać z komiksu. Jest w najwyższym stopniu rzeczywisty niesamowicie wysoki, brodaty, o mięśniach natartych oliwą. Sama jego namacalna i władcza obecność wystarcza. By krew zaczęła stygnąć mi w żyłach. W jaki sposób mamy skutecznie trzymać pieczę nad przebiegiem tej wojny? Zeus zwraca się ostro do zebranych, rzucając jednocześnie Herze swej małżonce ostre jak sztylet spojrzenie. Jak mamy kierować losem Heleny? Czy to w ogóle wykonalne, skoro tak potężne boginie jak Hera z Argos i Atena patronka żołnierzy raz po raz dopuszczają się bezpośrednich interwencji? Znakomitym przykładem jest niedawne powstrzymanie ręki Achillesa, który chciał przelać krew Atrydy. Następnie kieruje swe chmurne, miotające pioruny oczy ku bogini wylegującej się na fioletowych poduchach. A ty, wiecznie roześmiana Afrodyto, wiernie trzymająca stronę pięknolicego Parysa, odpędzająca od niego złe duchy i odbijająca celnie rzucone włócznie. W jaki sposób mamy jasno przekazać śmiertelnym wolę bogów, a przede wszystkim nie bójmy się tego powiedzieć otwarcie wolę Zeusa, jeśli bogi nie raz po raz będą chronić swych faworytów, nie licząc się z wyrokami przeznaczenia? Wiedz, Hero, że wbrew wszystkim twym machinacjom, Menelaos może jeszcze powieść Helenę z powrotem do domu. Możliwe również, któż zdoła cokolwiek przewidzieć, że to Ilion wyjdzie z oblężenia zwycięsko. Bez względu jednak na ostateczny wynik nie dopuszczę, by zdecydowała o nim garstka boginek. Hera plata smukłe ramiona na piersi. W homeryckim eposie ciało Hery bardzo często jest określane mianem śnieżnego, więc podświadomie spodziewałem się, że skóra na jej rękach będzie bielsza niż u innych bogiń. I chociaż cera Hery rzeczywiście ma mleczny odcień, to wcale nie jaśniejszy niż skóra Afrodyty Hebe, córki Hery czy którejkolwiek z bogin, jakie widzę ze swego miejsca. Z jedynym wyjątkiem Ateny, dziwnie mocno opalonej. Doskonale rozumiem, że epitety w posach Homera pełnią rolę służebną wobec formy. O Achillesie czytamy co chwila, że jest szybko nogi, Apollo strzały wypuszcza dalekie, a imię Agamemnona poprzedza zwykle zwrot narodów król lub stwierdzenie, że trzyma szerokie panowanie. Okręty Achajów są czarne i tak dalej. Powtarzanie owych określeń pozwalało spełnić niełatwe wymogi heksametru daktylicznego, co było dla autora ważniejsze niż ich czysto opisowa wartość. Innymi słowy, tak ułożony utwór można było swobodnie zaśpiewać bez naruszania metrum. Zawsze też podejrzewałem, że niektóre z rytualnych wyrażeń Homera, dajmy na to ruszano palca jutrzenka, są zwykłymi wypełniaczami pozwalającymi Aoidom zyskać kilka cennych sekund na przypomnienie sobie lub wymyślenie ciągu dalszego. Ze świadomością wszystkich powyższych zastrzeżeń i tak uważnie przyglądam się ramionom Hery, która szykuje się, by odpowiedzieć małżonkowi. Synu Kronosa, władco najsroższy, zaczyna wciąż ze skrzyżowanymi rękoma, co ty do cholery wygadujesz? Jak śmiesz, choćby myśleć o zniweczeniu moich wysiłków? Żeby sprowadzić tu armię Achajów, wylałam litry nieśmiertelnego potu. Natrudziłam się, łechcąc rozbuchane ego wszystkich tych herosów, obłaskawiając ich, by nie wyryżnęli się nawzajem, zanim wymordują Trojan. Z trudem prawdziwym i wysiłkiem, swoim własnym wysiłkiem, mężu Zeusie, pracowałam, by zesłać niedolę na króla Priama, jego synów i stolice Zeus marszczy czoło i pochyla się na swym tronie, który sprawia wrażenie niezbyt wygodnego. Wielkie białe pięści na przemian zaciskają się i rozluźniają. Poirytowana Hera wznosi dłonie ku niebu. Zrobisz co zechcesz, jak zwykle zresztą. Nie spodziewaj się jednak, że ktokolwiek z nieśmiertelnych będzie cię za to wychwalać. Gromowładny podrywa się z miejsca. O ile pozostali bogowie mają po dwa, trzy metry wzrostu, to Zeus musi sobie mierzyć dobrze ponad trzy. Czoło ma w tej chwili nie tyle zmarszczone, ile raczej pokryte głębokimi wąwozami i zaczyna grzmieć wcale niemetaforycznie. Hero! Moja droga, kochana i nienasycona hero! Cóż takiego uczynił ci Priam bądź jego synowie? Jaką krzywdę ci wyrządzili, że zapałałaś tak nieustępliwą i wściekłą rządzą zniszczenia Ilionu? Hera stoi bez słowa. Ręce opuściła wzdłuż boków. To jedynie dodatkowo zaognia monarszą wściekłości Zeusa. Więcej w tobie krwiożarczych uczuć niż gniewu, bogini! Ryczy. Nie ustaniesz, póki nie roztrzaskasz bram Troi, nie spoczniesz, do chwili, kiedy nie zwalisz jej murów i nie pożrzesz parujących ciał obrońców. Bończuczny wyraz twarzy Hery w zasadzie potwierdza słowa oskarżenia. No cóż, Grzmi Zeus i nagle traci rezon, w czym do złudzenia przypomina wszystkich skruszonych małżonków w dziejach. Rób jak uważasz, Hero. Powiem ci jednak coś jeszcze i chcę, żebyś dobrze to sobie zapamiętała. Gdy nadejdzie dzień, w którym to ja poprzysięgnę jakiemuś miastu zniszczenie i obiecam pożreć jego obywateli miastu, które ty będziesz kochała równie gorąco, jak ja kocham Ilion, wtedy nie waż się nawet myśleć o uśmierzeniu mego gniewu. Bogini zbliża się do męża trzema szybkimi krokami. Jej ruchy kojarzą mi się z gracją atakującego drapieżnika, bądź wdziękiem, z jakim szachowy arcymistrz dostrzega i wykorzystuje nadarzającą się kombinację. Znakomicie! Najbardziej ze wszystkich umiłowałam sobie Argos, Sparte i Mykeny, których szerokie aleje są równie wspaniałe i dumne, jak ulice przeklętego Ilionu. Złupie i zniszcz, mój panie, skoro taka jest wola twego gniewnego serca. Nie sprzeciwię ci się. Nie będę żywić o to urazy. Nie zyskałabym na tym wiele, gdyż to ty jesteś z nas dwojga silniejszy. Nie zapominaj wszak o jednym, mój Zeusie. Owszem, jestem ci połowicą, lecz jestem również córą Kronosa i zasługuję na twe poważanie. Nawet przez mgnienie oka nie twierdziłem inaczej. Mamroczy Zeus pod nosem i ponownie zasiada na twardym tronie. W takim razie ustąpmy sobie wzajemnie. Proponuje Hera, w której głosie pojawia się niemożliwa do przeoczenia domieszka słodyczy. Ja ulegnę tobie, ty pogodzisz się z moją wolą. Pomniejsze bóstwa przyklasną. A teraz prędko, mój mężu. Achilles opuścił arenę, a trojanie jachajowie zawarli niepewny rozejm. Spraw, by to mieszkańcy Ilionu jako pierwsi złamali dane słowo i karki sławetnych Greków. Zeus wodzi na burmuszonym spojrzeniem mamroce niewyraźnie pod nosem, wierci się na siedzeniu, lecz wreszcie spogląda na słuchającą uważnie Atenę. Udaj się czym prędzej na milczące dziś pole bitwy. Rozkazuję ci sprawić, by trojanie naruszyli rozejm i przetrącili karki osławiony machajom. I niech potem zdruzgocą argiwów, dodaje Hera. A dodatkowo niech potem zdruzgocą argiwów, powtarza zrezygnowany Zeus. Atena znika w rozbłysku kwantowej teleportacji. Zeus z herą opuszczają wielką salę. Pozostali bogowie odchodzą powolnym krokiem wymieniając się ściszonymi uwagami. Mu zadaje mi znak nieznacznym skinieniem palca i wyprowadza mnie za drzwi. Hakenberry. odzywa się bogini miłości. Wygodnie rozparte na usłanej poduchami Otomanie. Ciążenie, mimo że niewielkie, podkreśla jedwabistą, mleczną zmysłowość jej figury. To muza przywiodła mnie do tego tonącego w półmroku pokoju, jednego z wielu na dworze bogów. Komnatę rozświetla jedynie blask nikłych płomieni w koksowniku i poświata czegoś, co podejrzanie przypomina komputerowy monitor. Szeptem przykazała mi zdjąć hełm śmierci z głowy, co witam z mieszanymi uczuciami. Z ulgą pozbyłem się skórzanego kaptura, lecz wraz z widzialnością. Powrócił strach. Zaraz potem wkroczyła Afrodyta, ułożyła się na kanapie i powiedziała, to wszystko Meletę. Wezwać ci, gdy będziesz potrzebna. Muza wyszła przez ukryte w ścianie drzwi. Meletę powtórzyłem w duchu, imię nie należy do żadnej z dziewięciu córek Mnemosyne. Pochodzi ze znacznie wcześniejszej epoki, kiedy powszechnie uznawano, że mus jest tylko trójka. Meletę patronująca ćwiczeniu. Opiekująca się zapamiętywaniem mneme oraz aoidę, odpowiedzialna za... Hakenbery. na dworze bogów widziałam cię wyraźnie, podejmuje Afrodyta, odrywając mnie od uniwersyteckich rozważań. Gdybym wskazała cię Zeusowi, nie byłbyś w tej chwili nawet garstką popiołu. Także teleportacyjny medalion nie pomógłby ci w ucieczce, gdyż jestem cię w stanie wyśledzić w dowolnym punkcie czasu i przestrzeni. Czy rozumiesz, z jakiego powodu tutaj trafiłeś? Zatem ta afrodyta jest moją patronką. To ona rozkazała muzie wręczyć mi oba urządzenia. Co powinienem zrobić? Przyklęknąć? Paść na twarz przed boskim majestatem? Jak się do niej zwracać? Jeszcze nigdy w ciągu dziewięciu lat, dwóch miesięcy i osiemnastu dni na Olimpie żadne bóstwo nie zwróciło na mnie najmniejszej uwagi. Nie licząc muzy. Ostatecznie decyduję się na lekki ukłon i skromnie odwracam spojrzenie od jej urody. Nie patrzę na różowe sutki prześwitujące przez cienką warstwę jedwabiu. Nie widzę już delikatnie zakreślonego brzucha, pod którym między udami widnieje trójkątny cień. Nie, moja bogini odpowiadam wreszcie, gdy już z wysiłkiem przypomniałem sobie, o co pytała. A czy wiesz, dlaczego zostałeś wytypowany na scholiaste? Hakenbery, dlaczego twoje DNA uniknęło nanocytowego wstrząsu? I dlaczego zanim wybrano cię do reintegracji, twoje prace na temat wojny zostały umieszczone w simpleksie? Nie, moja bogini to moje DNA uniknęło jakiegoś nanocytowego wstrząsu? A czy wiesz w ogóle, śmiertelny cieniu czym w ogóle jest simpleks? Czyżby Wirusem opryszczki, myślę. Nie moja bogini, odpowiadam. Simplex to prosty obiekt geometrii matematycznej. Ćwiczenie z logistyki. Zwinięty w trzecim wymiarze trójkąt bądź trapezoid. Tłumaczę Afrodyta. Dopiero w przestrzeni wielowymiarowej i z uwzględnieniem algorytmów określających nowe zakresy pojęciowe, tworzących i niwelujących ewentualne obszary przestrzeni N, płaszczyzna wykluczenia nabiera ustalonych konturów. Czy teraz pojmujesz, Hakenberry? Rozumiesz, jaki to ma związek z przestrzenią kwantową, z czasem, stoczącą z się na równinie wojną i wreszcie z twoim własnym losem. Nie moja bogini, tym razem drżenie mojego głosu jest wyraźne przestaje nad nim panować. Słyszę szelest jedwabiu i podnoszę wzrok na czas dostatecznie długi, by ujrzeć najpiękniejszą z kobiet, która właśnie poprawia się wśród poduch na otomanie. Mignęły mi jej gładkie uda i jasne ramiona. Nieistotne, słyszę. Ty, tudzież śmiertelnik, będący Twoim wzorcem, kilka tysięcy lat temu napisałeś książkę. Czy pamiętasz jej treść? Nie moja bogini. Hakenberry. Jeżeli odpowiesz mi w ten sposób raz jeszcze, rozszarpie cię odkrocza do czoła, a z Twoich jelit uplotę sobie podwiązki dosłownie. Czy chociaż to było dla ciebie wystarczająco zrozumiałe? Nie jest łatwo rozmawiać, kiedy człowiek nie ma w ustach nawet grama śliny. Tak, moja bogini. Odpowiadam szeleszczącym, przesuszonym głosem. Ta książka liczyła sobie 935 stron i traktowała o jednym, jedynym słowie. Menin. Czy teraz sobie przypominasz? Nie, moja... Obawiam się, że nie pamiętam, Afrodyto. I... Jestem jednak pewien, że wszystko, co mówisz, jest prawdą. Znowu zerkam w górę. Zauważam, że bogini lekko się uśmiecha. Wsparła podbródek na lewej dłoni, jej palec układa się wzdłuż policzka ku idealnie zarysowanej ciemnej brwi. Oczy Afrodyty mają odcień wykwintnego koniaku. Gniew tłumaczy szeptem. Menin Eidetea. Czy wiesz, kto w tej wojnie zwycięży? Hakenber? Teraz muszę się zastanowić naprawdę szybko. Gdybym nie znał zakończenia eposu, okazałbym się marnym scholiastą, aczkolwiek Iliada wcale nie kończy się zniszczeniem Troi, a opisem ceremonii pogrzebowej Patroklosa, przyjaciela Achillesa. Co więcej, wzmianki o drewnianym koniu pojawiają się tylko w kilku uwagach Odyseusza i to zamieszczonych w zupełnie innym dziele. Jeżeli jednak udam, że znam rezultat tej konkretnej wojny. Podsłuchany dopiero co spór potwierdził, że edykt Zeusa, na którego mocy olimpijczykom nie wolno znać treści homeryckiego eposu, wciąż pozostaje w mocy. Nie chciałbym wykazać się wyniosłością i dać do zrozumienia, że jestem pod jakimkolwiek względem lepszy niż olimpijczycy i sama fortuna. Pycha nigdy nie zyskiwała śmiertelnym boskiego poklasku. Poza tym Zeus, a tylko on zna całość Iliady, zezwolił reszcie bogów oraz scholiastom dyskutować wyłącznie o wydarzeniach, jakie już nastąpiły. A ktokolwiek wkurzy Zeusa... Nie powinien liczyć na długie i szczęśliwe życie. Niemniej, podobno, wstrząs nanocytowy mi nie grozi. No ale z drugiej strony, skoro bogini miłości zapowiada, że zrobi z moich jelit podwiązki, to nie mam najmniejszego powodu w nią wątpić. Jakby miało pytanie, moja bogini? No nic lepszego mnie w tej chwili nie stać. Znasz zakończenie Iliady, lecz gdybym cię o nie zapytała, postąpiłabym wbrew rozkazowi Zeusa, mówi Afrodyta. Jej uśmiech zniknął zastąpiony nader kobiecym grymasem nadąsanych ust. Mogę cię jednak zapytać, czy Epos przewidział ten konkretny rozwój wypadków. Zatem scholiasto Hakenber, czy według ciebie to Zeus włada wszechświatem, czy więcej do powiedzenia ma przeznaczenie. O w dupę, myślę. Każda możliwa odpowiedź sprawi, że zostanę wypatroszony, a ta piękna kobieta, bogini, wdzieje podwiązki ociekające moimi płynami ustrojowymi. Według mnie, bogini, chociaż wszechświat nagina się do woli Zeusa i jest zmuszony zarazem wypełniać kaprysy boskiej siły zwanej przeznaczeniem, to życiem zarówno ludzi, jak i bogów rządzi również chaos. Afrodyta prycha z rozbawieniem. Cała jest taka miękka. Namacalna, wabiąca. Nie chcemy raczej, by o wyniku tego starcia zdecydował chaos. Mówi głosem, w którym nie znajdujesz nawet krztyny wesołości. Obserwowałeś może dzisiaj chwilę, kiedy Achilles wycofał się z walki. Tak, moja bogini. Wiesz też o tym, że mężobójca zanosił wcześniej modły do Tetydy. Prosił ją, by ukarała Achajów za hańbę, jaką okrył go Agamemnon. Nie byłem tego bezpośrednim świadkiem, bogini, lecz... Wiem, że taki rozwój wypadków został przewidziany w... eposie. Bezpieczne sformułowanie. Mowa o wydarzeniach z przeszłości. Poza tym Tetyda, morska boginka, jest matką Herosa i cały Olimp wie, że Achilles wzywał jej pomocy. Nie inaczej, przytakuje Afrodyta. Ta flądra o mokrych cycach doczłapała się już na dwór i rzuciła się Zeusowi do kolan, Zaraz po tym, jak stary Dureń wrócił z nad rzeki Okeanos, gdzie jak zwykle łajdaczył się w towarzystwie Etiopów. Błagała go w imię Achillesa, aby udzielił zwycięstwa Trojanom, a ten pryk wyraził zgodę, co naraziło go na domowy spór z Herą, naczelną patronką Argiwów. Stąd to wascysja, którą miałeś okazję obserwować. Prostuje się. Staję ze spuszczonymi wzdłuż ciała rękoma, dłonie kieruje naprzód, lekko skłaniam głowę. Przez cały ten czas obserwuję Afrodytę uważnie, jakby była jadowitą kobrą, aczkolwiek wiem, że gdyby uznała za stosowne mnie zgładzić, zaatakowałaby dalece szybciej i bardziej skutecznie niż najgroźniejszy wąż. — Czy wiesz, dlaczego przeżyłeś tu dłużej niż jakikolwiek scholiasta w dziejach? — syczy bogini. Nie przychodzi mi do głowy żadna odpowiedź, która nie doprowadziłaby do mojego rychłego zgonu. Nieco bardziej pochylam głowę i czekam w milczeniu. Żyjesz, ponieważ przewidziałam, że będziesz w stanie wyświadczyć mi kiedyś przysługę. Krople potu perlą się na moim czole, spływają i pieką w oczy. Wyczuwam też stróżki na policzku i karku. Bezwzględnym obowiązkiem scholiastów od dziewięciu lat, dwóch miesięcy i osiemnastu dni także moim jest obserwować toczącą się na równinie lionu wojnę, ale tylko obserwować, pod żadnym pozorem nie wolno nam wpływać na jej wynik. Nie możemy dopuścić się niczego, co mogłoby w choć najdrobniejszy sposób zmienić ostateczny rezultat oblężenia, czy uczynki i decyzje herosów. Słyszałeś, co powiedziałam, Hakenberry? Tak, moja bogini. I nie ciekawi cię, o jakiej przysłudze mówię? Scholiasto? Ciekawi, moja bogini. Afrodyta podnosi się z kanapy. Raz jeszcze się kłaniam, lecz słyszę szmer jedwabnej sukni. Dobiega mnie nawet odgłos towarzyszący ocieraniu się delikatnych białych ud. Kiedy do mnie podchodzi, czuję woń pachnideł i kobiecości. Zatrzymuję się tuż obok. Zapomniałem na chwilę, jak wysokie są boginie, lecz uświadamiam to sobie natychmiast, gdy wyczuwam, że się nade mną pochyla. Piersi zawisają ledwie o kilka cali od moich, wpatrzonych w posadzkę oczu. Przez mgnienie zmagam się z potrzebą zagrzebania twarzy w aromatycznej dolinie jej biustu i chociaż doskonale zdaję sobie sprawę, że byłby to mój ostatni wybryk przed brutalnym końcem, jestem prawie pewien, że nie pożałowałbym. Pokusa jednak przemija błyskawicznie. Afrodyta składa mi dłoń na spiętym ramieniu, muska tłoczenia na skórze hełmu śmierci, po czym delikatnie wiedzie koniuszkami palców po moim policzku. Boję się straszliwie lecz czuję też wzbierającą, silną i twardą erekcję. Kiedy słyszę jej cichy, zmysłowy i nieco rozbawiony szept, nabieram pewności, że bogini doskonale wie, co się ze mną dzieje. Więcej oczekuję tego niczym należnego sobie hołdu. Nachyla się ku mnie tak blisko, że owiewa mnie ciepło jej oddechu. Padają dwa zwięzłe polecenia. Będziesz dla mnie szpiegował pozostałych bogów. Pierwsze wypowiedziane półgłosem, i to drugie niemal zagłuszone oszalałym biciem mojego serca. A gdy nadejdzie właściwa pora, zabiję szatana. To był bezpłatny fragment. Po więcej, zapraszamy do aplikacji audioteki.